Rok ogląda opinię eksperta. Chcecie to? Możemy to obejrzeć, jak chcecie. Let's go, chat. Let's go. Tak jak opowiadałem w poprzednim materiale, tak teraz dotrzymam słowa i sobie zobaczymy opinię eksperta na temat Diablo 4, sezonu i przyszłości Diablo. Piotr Maciejczak, jeden z moich ulubionych komentatorów Diablo 4, poznany niedawno. Ulubiony dlatego, że przesłuchałem bardzo dokładnie jego recenzję i teraz po spędzeniu ponad miesiąc w tej grze dochodzę do wniosku, że jego recenzja była trafna. Jego spostrzeżenia na temat tego, jak Diablo będzie wyglądać w przyszłości, jakie będą problemy, wydaje mi się, że były trafne, więc z przyjemnością posłucham go dalej, tym bardziej, że mam takie poczucie, że on zdecydowanie bardziej skupia się na rzetelnej obserwacji Diablo, a nie takim populistycznym narzekaniu na Diablo. W sensie oczywiście narzekanie na Diablo ma sens, ma miejsce i znajduje swoich... O co chodzi w populistycznym narzekaniu na Diablo? Widzów? I to jest okej? Natomiast brakuje mi takiej... No brakuje. Cieszę się, że są takie opinie jak jego, które są bardzo... Jest to trochę tak, że Rock po prostu bardzo mocno nie lubi takich negatywnych emocji i jak ktoś mówi o czymś po prostu dosadnie, to dla Rocka to jest za dużo, bo ja mam takie wrażenie, że tak właśnie jest z Rockiem. I wy to w ogóle mówiliście, że jak Rock ogląda na stream moją recenzję, to była taka sytuacja, że ja tam w pewnym momencie zaczynam jechać z Blizzardem, mówię, że to są głupie kurwy, a Rock już, oho, to już tutaj za dużo, nie? Bardzo, bardzo przemyślane i wyważone. I ta krytyka z jego strony odnośnie Diablo 4, widzę w niej potrzebę ulepszenia gry, a nie tylko narzekania takiego. Więc to się nagadałem. Państwo, mam nadzieję, gotowi. To jest 15-minutowy materiał, nie powinien nam zająć zbyt wiele czasu, pewnie godzinę. 15-minutowy, no właśnie, godzina. Panowie, których tu widzicie, to reprezentanci Diablo 4 z Blizzarda. I jak być może widzicie już po ich twarzach, humory nie dopisują. Chwilę przed tym spotkaniem, tym fireside chatem, który zorganizowali, wypuścili jeden z najbardziej kontrowersyjnych patchów w historii. Patch, po którym ich oceny, to znaczy oceny Diablo 4 spadły na takich portalach jak Metacritic, na 2 na to 10, poniżej 2 na 10, już, głosami dziesiątek. Jest materiał na kanale, graczy. Chcecie zobaczyć, co ja tak więc o tym, co się Piotrek stało, mówi? Jak oni zareagowali. Ciekawy, no nie chciałbym być na ich miejscu. No już mówiłem o tym parę razy, to nadal są ludzie i niezależnie od tego, mam nadzieję, że bardzo dużo zarabiają. To znaczy, że z tej naszej krwawicy i z tych pieniędzy wydanych na Diablo 4 bardzo dużo wpłynęło na ich konta, że zarobili miliony na tej krzywdzie, która została graczom Diablo 4 poczyniona, no bo no, spotkali się z bardzo nieprzyjemnym przyjęciem teraz, zwłaszcza, więc nie chciałbym... Ale i patrzcie, to jest na przykład coś, co robi Rock i to jest coś, czego ja nie cierpię, no nie? Rock nadaje taką narrację, że oni się spotkali z nieprzyjemnym przyjęciem Diablo 4. Nie, oni się spotkali z realnym przyjęciem Diablo 4. Oni się spotkali z surową krytyką, wypuścili produkt wybrakowany i ludzie go ocenili. To nie jest tak, że ludzie siedzą i im wypisują kurwa listy do Blizzarda i mówią, co im by zrobili albo czego by im nie zrobili. Tylko ludzie po prostu grają w Diablo. Diablo im się nie podoba i wystawiają temu niskie oceny. Nie możemy zakończyć życia w takim świecie, w którym będziemy się bać cokolwiek oceniać, bo może to urazić czyjeś uczucia. No nie, to było czyste zderzenie z rzeczywistością. Tak jakby oni są odpowiedzialni za to. I ja ponownie podam przykład restauracji. Jak stary, dostajesz w restauracji niewysmażone jedzenie, to wołasz kelnera i mówisz, żeby cię zmienił, a nie myślisz sobie, o Jezu, zawołam biedną kelnerkę, ona znowu będzie musiała chodzić, ona cały dzień chodzi, może jej się przykro zrobi, może ma jakiś zły dzień. No nie, to jest produkt, za który płacisz, no nie? To jest normalny produkt, za który płacisz i masz możliwość oczekiwania czegokolwiek. Mógłbym być na ich miejscu, chyba żebym zarobił bardzo dużo, ale to i tak bym chyba nie chciał być na ich miejscu. Mam nadzieję, że zarobili bardzo dużo. Pewnie nie, bo to są pracownicy Blizzarda, no nie, to tak... Różnie bywa, nie? Na pewno Bobby Kotick tam masuje swój portfel, czy pozostali pewnie w mniejszym stopniu. Pracownicy Blizzarda żyją w dormitoriach, nie? Zacznijmy od tego, że deweloperzy w zasadzie przyznali, że wydali produkt bardzo niekompletny. To znaczy... Gdzie muszą dzielić się czynszem, bo pensja w Blizzardzie nie pozwala im na samoistne funkcjonowanie w ówczesnym świecie, no nie? Bo zarabiają tak mało, bo żyją w... Nie wiem, gdzie jest główna siedziba w USA Blizzarda, bo w San Francisco, nie? I ich nie stać na to, żeby sobie
samemu dom wynająć i przeżyć. Czajcie to? Powiedzieli otwarcie, że Nightmare Dungeony, koszmarne lochy, które obecnie posiadamy jako główny endgame, nie są planowanym przez nich tak jakby głównym endgame'em. Nie chcą wprowadzać leaderboardów między innymi właśnie dlatego. Hej, mówiłem o tym, mówiłem w swoim materiale, czyli moje casualowe podejście ma trochę sensu. Ja miałem takie wrażenie, że Diablo 4 nie ma endgame'u po prostu, jest tylko taki zapychacz powtarzalnych rzeczy, a ten świat ma potencjał na jakieś ciekawsze endgame'y. Okej, niech tak będzie. Czyli na razie 1-0 dla mnie, w sensie nie wiem kto ma 0, ja mam 1. 1 dla mnie, plus 1. Bo czują, że Nightmare Dungeony to obecnie taki dodatek, tylko że w zasadzie mamy tylko ten dodatek. W związku z tym otrzymaliśmy właśnie nerfy wszystkich Nightmare Dungeonów, żeby gracze mogli sobie na spokojnie dojść do setnego tieru tych dungeonów. Obecnie siła tych Nightmare Dungeonów na poziomie tier 100 będzie przybliżona do Nightmare Dungeonów tier 70 przed patchem. O Jezusie drogi, najwyższy tier Nightmare Dungeonów jaki robiłem to jest 12 i to więcej uznałem, że nie ma sensu się pchać tam do góry i lepiej sobie zrobić nową postać i popróbować nowe mechaniki. Setny poziom, to jestem pełen uznania dla ludzi, którzy wbili się aż tak wysoko. Muszą mieć dużo, dużo czasu i niestety także bardzo dużo cierpliwości. Diablo 4 aż tak dobry nie jest, żeby miał tyle cierpliwości wobec niego. I generalnie stwierdzili, że leaderboardów i nowego endgame'u, prawidłowego endgame'u, możemy spodziewać się na sezon trzeci. Tak więc jeśli jesteś graczem czekającym na nowy endgame, to Blizzard w zasadzie otwarcie powiedział ci, że powinieneś sobie po prostu zrobić przerwę na pół roku. To jest dobra rzecz. To jak z New Worldem trochę było. Ja podejrzewałem, że takim testem tak, planów Blizzard. Tak! Bardzo dobrze mówisz. Diablo 4 jest jak z New Worldem. Bez kitu tak stary jest. Wyszła gra, ludzie się hype'owali, że będzie dobra. Nie było kontentu. Ludzie trąbili na lewo i prawo, że nie będzie kontentu. Ludzie się dobili do endgame'u i nagle się okazało, że deweloperzy nie są w stanie dostarczyć kontentu do gry tak szybko, jak ludzie by tego oczekiwali. I finalnie gra zdechła. I na jakim etapie jest teraz New World? Wypuszczania battle passów i wydojenia resztek pieniędzy ze wszystkich 20 graczy, którzy jeszcze w to grają, no nie? Wobec Diablo będzie drugi sezon, bo pierwszy sezon to jest praktycznie to, co zostało na etapie produkcyjnym podstawki zrobione i dlatego ten sezon tak szybko się zaczął. Natomiast no, na drugi sezon mają 3 miesiące, żeby popracować, ale najwyraźniej potrzebują czasu do trzeciego sezonu, żeby tam wprowadzić jakieś znaczące zmiany. No to chyba musimy się pogodzić, że sezon pierwszy i drugi i ta. Ja mam wrażenie, że to co rok teraz mówi jest potwierdzeniem tego, że rok nie do końca czai jakie są problemy w Diablo 4. Bo problemem Diablo 4 nie jest to, że w sezonie zostało dodanych mało rzeczy. Bo wyobraźcie sobie sytuację, w której w sezonie by zostało dodane 50 uników. I co z tego? No tak całkowicie szczerze, macie 50 uników nowych. Co się zmienia w grze? Nic. Nadal farmisz stary Nightmare Dungeony, nadal masz 6 skilli, nadal masz bardzo mocno ograniczoną liczbę buildów. Ta gra ma zbyt dużo podstawowych ograniczeń, które są związane z jej core'ową mechaniką, które wymagają przebudowania, żeby ta gra była fun to play. No bo ja na przykład teraz zagrałem w Diablo 4, ten pierwszy sezon, ja wbiłem 20 level, ja myślałem, że się zżygam. Ja zakończyłem stream, pograłem w Diablo 2 godziny. Chwała dla deweloperów, że serwery nie działały i mogłem sobie po prostu z wami pogadać, a nie grać w Diablo. Biłem 20 level i powiedziałem, no nie dam rady więcej, odinstalowałem Diablo, nie da się w to grać. Jakby to wyglądało w sytuacji, w której by było więcej uników, albo by była nowa mechanika, albo by była wprowadzona nowa mechanika sezonowa. Byłaby dokładnie taka sama rzecz. Dokładnie taka sama rzecz by miała miejsce i ja bym też nie pograł dalej w to Diablo. Bo to Diablo nie ma tej podstawy, która ci ciągnie, ponieważ system w ogóle levelowania, system itemizacji postaci nawet na low levelach jest nudny. Liczba 20 skilli na każdą postać to jest tragedia. Ile skilli ma Poe? No serio. Karta Poe wyciągnięta. Ile jest widzowie skilli w Poe? Chyba 350 i 150 support gemów. Ile macie skilli w Diablo? 23 na postać. 23 na... Czego wszystkie generatory są praktycznie identyczne. One robią to samo. To jest inny wygląd pocisku. One się nie zachowują w inny sposób. Powiedzcie mi, jaka jest różnica pomiędzy uderzeniem wilkołaka na druidzie, a uderzeniem druidem jako człowiekiem tym prądem? Serio, czym to się różni? To się w ogóle nie różni. To jest ten sam skill.
z innym wyglądem. I możecie powiedzieć, że tak, że dobra, wilkołak ma swipe'a, a tam to się odbija. Ale co to zmienia? To jest gameplayowo dokładnie to samo. To jest ten sam skill, on ma minimalnie inne działanie, ale on ma podstawę gameplayową dokładnie tą samą. I to jest to, czego multum osób nie jest w stanie zrozumieć, że podstawa twojego typu gameplayu, to nie chodzi o to, żeby mieć barbarzyńcę, który ma 50 różnych uderzeń, bo to i tak będzie nadal to samo uderzenie. To chodzi o to, żeby te skille się jakkolwiek od siebie różniły. A ten przedsezon to jest taki czas, gdzie nie ma co liczyć za bardzo na endgame, trzeba robić sobie wszystkie postacie i tak w kółko i w kółko. Mam nadzieję, że mechaniki, które dodadzą w drugim sezonie, będą na tyle atrakcyjne, żeby mi się chciało od nowa wszystkie postacie do 50 poziomu levelować. Jeżeli nie... No patrzcie, Chad, możemy sobie zagrać w taką grę. Ile z was gra w POE? Serio, kto gra w POE? Dawajcie jedynkę na czacie. Let's go. Weźcie mi, powiedzcie, jaką mechanikę sezonową z POE, z bardzo kreatywnego hack and slasha, jakby dodać do Diablo 4 sprawiłoby, że Diablo 4 było fun to play. No serio, powiedzcie co. Jedna mechanika sezonowa. I myślicie, że jak do Diablo by na przykład doszło takie delirium, to by nagle gra była fun to play? Serio? Jakby w Diablo się pojawił Delph, to by było fun to play? Jedna to za mało, dokładnie. No nie byłoby, no nie. Może jakby wszystkie dodali, to by było fun to play. Ale, no i to jest moje pytanie. Czy istnieje jakaś mechanika z POE, którą można przenieść na nowy sezon Diablo 4, która sprawi, że ta gra będzie nagle fun to play? I tak, korapty są świetną rzeczą, ale co ci po koraptach, jak są w endgame'ie, a do tego endgame'u ci się po prostu nie chce dotrzeć? Co ci po korapcie w systemie itemizacji, gdzie na każdą postać zawsze zakładasz to samo, bo masz jeden build? Co ci po tym? Co ci po tym, że nagle sobie do szako dodasz plus 100 do życia z korapta? Trzejcie to? Trade niech dodadzą. Currency to by było już coś. Trade i currency... I wytworzenie w graczach poczucia tego, że wszystko, co oni zbierają, ma jakąś wartość. Do tego system koraptów, to żeby była dobra podstawa. Ale wyobraźcie sobie teraz sytuację. No bo tak, tradowanie w hack and slashu, system takiego fajnie zrobionego currency, gdzie coś zdobywasz i coś ci reroluje. Niebieskie przedmioty, unikalne statystyki, dodaje ci afiksy, prefiksy, kopiuje przedmioty, jakieś takie mirory, no nie? To są giga fajne rzeczy, które hack and slash musi mieć. Dodajesz do tego system koraptów, dodajesz do tego trading, nie? I chce wam się wbijać 70 level w Diablo, żeby móc w ogóle przetestować ten system? Nawet jakby był 1-1 przeniesiony z POE? No bo mi nie, serio, mi po prostu kurwa nie. I to jest problem Diablo 4, że ono nie wygląda w taki sposób, że tutaj jedną rzecz musisz dodać, żeby ją naprawić. Nie, to tą grę trzeba przebudować. Czy jakikolwiek sezon przebuduje grę? Nie! Nie. W Diablo 3 minęło 10 lat narzekania na Diablo 3. Czy oni kiedykolwiek przebudowali Diablo 3? Nie! Nie! Oni nie przebudowali Diablo 3. To będę czymś zajęty innym. Kiedy się kończy? W październiku? W październiku się kończy pierwszy sezon. No myślę, że tam w październiku dużo jest premier. Kurwa, tutaj rok się pomylił. Kiedy wyszedł ten sezon, Chat? 21? Ja on się 3 dni temu skończył. Żeby nie było, że hejtuję. Dawajcie kogoś, kto gra w Diablo 4, Chat. Diablo 4. Diablo 4. Ile Diablo 4 miało widzów na premierę? Ponad milion, nie? Ponad milion. Widzowie, ile osób ogląda Diablo 4 teraz na Twitchu? Ja wiem, że Twitch nie jest jakimś definitywnym wyznacznikiem. Diablo ma 40 tysięcy widzów na Twitchu. 40 tysięcy. Miesiąc po premierze. Gra dekady. Gra na 10 lat. Zobaczmy, jakie kategorie mają więcej widzów niż Diablo. Just chatting, no wiadomo. GTA 5, Dota 2, LOL, Sport, CS, Valorant, Remnant, Minecraft, Fortnite, Call of Duty, Five Nights at Freddy, Apex, Dead by Daylight, Slot City, Fast Tactics, Sons of the Forest... które wyszło pół roku temu, jest bardziej popularne niż Diablo 4. Stary, no to o czymś mówi. Ludzie nie chcą w to grać, streamerzy nie chcą w to grać. Ludzie nie chcą tego oglądać. To każdy ma w dupie. To chyba wszystko mówi, no nie?
gier, więc no może poczekać pół roku, nie będzie tak ciężko. Jeśli chodzi o zmiany związane z nerfieniem graczy, to jedną z najbardziej krytykowanych zmian były nerf on reduction, czyli czasu odnowienia umiejętności. W obecnym patchu takie nasze endgame'owe postacie na wysokim poziomie mają dużo większe czasy oczekiwania na skille niż poprzednio, dlatego bo Blizzard znerfił te statystyki na przedmiotach. No rozumiem ideę znerfienia czegoś, czego każdy poszukuje, ale w praktyce wygląda to tak, że gracze po prostu gorzej się bawią, a... O, bardzo gówniany pomysł, to się zgadzam. Cooldowny, ja mówiłem o tym, że z niektórymi postaciami mam problem z ułożeniem rotacji, ponieważ cooldowny są zbyt duże na umiejętnościach i w rezultacie zamiast automatycznie rzucać pewne rzeczy, to patrzę na zegary, kiedy mi się umiejętności odpalą. I czasami jest tak, że w jednej walce mogę zacząć z cooldownami zabawę, czyli odpalić wszystkie umiejętności, żeby być najbardziej skutecznym, a w drugiej, jak dochodzi do drugiej walki, to jeszcze te cooldowny mi nie zeszły i muszę czekać i muszę inaczej zaczynać drugą walkę. To jest coś, co mi się nie podoba i tam jest wiele rzeczy. Cooldowny, w ogóle używanie umiejętności w Diablo 4 to jest bardzo atrakcyjna sprawa. Gameplay jest całkiem dobry, to chyba się możemy co do tego zgodzić. I jeżeli to się utrudnia, to jest bardzo kiepski pomysł. Rozumiem, jakby obniżyli ilość punktów doświadczenia, żeby trochę więcej czasu zajmowało nam levelowanie, ale w ten sposób chyba trochę popsuli mechanikę. Umiejętności powinny być używane nieustannie, tak żeby mieć frajdę z tego. A fan powinien być najważniejszym czynnikiem gracza. To dziwne było, Sarek powiedział, bo to dziwne było, ale no tak, z cooldownami zazwyczaj w hack and slashach nie forsujesz cooldownów, nie forsujesz, twoje skille mają niskie cooldowny. Komputerowej, żeby się dobrze po prostu bawić. I tutaj tłumaczenie deweloperów było kompletnie, według mnie, odklejone niestety. Joe Piepiura stwierdził, no że to przecież nudne, że chodzisz i wciskasz 6 guzików. No. Dajcie potiony many i zacznij się normalnie, to jest giga dobre, co powiedziałeś, wiecie dlaczego? Wiecie, jaki jest bardzo duży problem Diablo 4 związany właśnie z tymi potkami many? Ta gra nie ma zarządzania resursem. Ja wiem, że powiecie, a ale na Barbie masz Rage'a, a masz manę, a masz tam esencję na nekromancie. W większości wypadków, nie grałem Barbem, zarządzanie twoją esencją, twoim resursem polega na tym, że go ładujesz, jak go masz, to go wyładowujesz. To jest totalnie brain dead. Tutaj nie ma jakiejkolwiek logiki płynącej z twoim stylem gry. I to jest właśnie bardzo istotne z uwagi na to, że ten twój resource był kluczowym elementem niektórych buildów, zarówno w POE i w Diablo 2. W Diablo 2 niektóre spele, pomimo tego, że są silne, są bardzo mocno mana dependent i trzeba szukać innych rozwiązań na uzupełnienie many, bo nie starcza ci samych potek many. I to jest bardzo istotne w tej grze. Wygląda to dokładnie tak samo. Twoim głównym celem jest optymalizacja gameplayu do momentu, w którym ty się już nie musisz przejmować tą maną, ale ją dodatkowo rezerwujesz w postaci aury. Twój resource staje się czymś więcej niż możliwością rzucenia czaru. Twoje czary są zależne od twojego resursa, a nie polegają na tym, że wlewasz wodę do garnka i wylewasz wodę z garnka. Bo to, no tak wygląda gameplay w Diablo 4. Ładujesz resource i wydajesz resource. Tu nie ma jakiejkolwiek logiki, która by płynęła przy optymalizacji go. I to jest teoretycznie mały element, ale to jest kolejna rzecz, która dokłada się do tego, że ta gra nie ma żadnej głębi. No tak. Kurde, jakbym recenzję Kłaza słyszał, że się naciska na potworki. Ciekawa i dziwna opinia. Zastanawiam się też, jeżeli facet taką opinią się dzieli, która jest moim zdaniem zupełnie nietrafiona, nie tylko moim zdaniem na to wygląda, to jaki on miał udział w projektowaniu w ogóle systemu walki? Zastanawiam się, czy ludzie, którzy pierwotnie system walki projektowali w Diablo 4, czy nadal są odpowiedzialni za ten system walki, bo gościu najwyraźniej nie rozumie, że to jest nudne wciskanie 6 guzików? Kurde, no jakby z perspektywy takiej, jaką Kłas przedstawił, to w ogóle granie w Diablo 4 jest nudne, a w ogóle z jakiejś perspektywy totalnie zewnętrznej granie w gry jest nudne, bo się wciska guziki. No, come on, co za człowiek. Tak, stary. Ciekawsze jest chodzenie i wciskanie 2 guzików, bo cała reszta jest na cooldownie. Trochę mnie zaszokowało w ogóle. Rok tego, to tak zabrzmiało, jak on by próbował punktować Maciejczaka, ale nie, mu chodziło o dewelopera, że deweloper jak idiota powiedział, nie? Chyba, tak mam wrażenie. Bo się wciska guziki. No come on, co za człowiek. Tak, stary. Ciekawsze jest chodzenie i wciskanie 2 guzików, bo cała reszta jest na cooldownie. Trochę mnie zaszokowało w ogóle taki argument. Naprawdę, nie rozumiem go kompletnie. Ale okej. Ja tam się lepiej bawię w Diablo, jak mogę wciskać swoje guziki, a nie są na cooldownie. Nie wiem jak wy, dajcie znać w komentarzu. Ja też lubię wciskać swój guzik. Musicie też
też do samej filozofii zmian, do całego, powiedzmy, patcha 1.1, który właśnie tak rozburzył community, powiedzieli, że coś takiego się już nie wydarzy, że będą zmieniać sposób komunikowania się z graczami, że będą jakby zapowiadać zmiany dużo wcześniej, żeby móc je z społecznością przedyskutować. Generalnie to brzmi dobrze, na plus. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Mam nadzieję, że wyjdzie na dobre. Jeśli chodzi o takie kolejne pozytywne rzeczy. Nie ma, wydaje mi się, że a propos komunikacji, nie ma test realmów przy Diablo 4, bo wydaje mi się, że większość gier online'owych, większość gier usług ma jakieś test realmy. Tak jest w The Elder Scrolls. I Diablo ma tak naprawdę test realm, bo oni wprowadzają te zmiany sezonowe 2 dni wcześniej na niesezonowe postacie, nie? Online, więc... w który się bawię, WoW chyba też ma swój, nie wiem, czy Path of Exile ma PTR-y, więc no tam się testuje tego typu rzeczy i się patrzy na reakcje graczy i właściwie tak. Z jednej strony, ja mówiłem wiele razy o tym, słuchanie community jest ważne i komunikowanie się z community, ale ważniejsze są statystyki. To znaczy, sprawdzasz, jaki jest czas gry ludzi na serwerach testowych i jakie rzeczy ich wciągają, a jakie rzeczy ich odrzucają. I tyle. Ja nie wiem, czy akurat częstotliwość cooldownów ma wpływ, że czy to można jakoś sprawdzić, ale może można, no trzeba mieć miejsce do badania, a w związku z tym, że taki pośpiech był chyba przy tym pierwszym sezonie, to nie wyrobili i wprowadzili zmianę. Ja nie wiem w zasadzie, ile oni mieli czasu na wymyślenie tego patcha 1.1, bo to 1.1 jest, prawda? Najwyraźniej go wymyślili źle i to być może czas jest, może źle patrzą w ogóle na to. Zapowiedzieli bardzo duże zmiany density, jakby, czyli gęstości potworów. Zarówno ja, jak i większość twórców, jak i wiele osób, z którymi rozmawiam, narzeka po prostu na to, że w wielu miejscach potworów jest za mało, że są miejsca świecą pustkami. Otwarcie powiedzieli, no, że zgadzają się generalnie. W końcu po raz pierwszy tak bardzo, bardzo otwarcie powiedzieli, że no tak, są pustki. Rozumiemy, że w niektórych miejscach są po prostu pustki. Zbufujemy to. Dostaniecie więcej potworów. No to jest dobre, zwłaszcza w podziemiu, jakby się przydało więcej potworów. Ale też z drugiej strony spotkałem się z takimi opiniami, że ludzie w ogóle w podziemiach nie walczą z potworami, tylko biegają od elity do elity, od celu do celu, mijając te potwory. Więc, no może dlatego, że walka jest mozolna. To, co zauważyłem w tym sezonie pierwszym, że więcej jest takich małych potworków, w sensie, że duże zgraje są bardzo cienkich mobów, które można na strzała zabijać, albo masowo, i to już sprawia mi dużo frajdy. To znaczy, jak wrzucę swoim druidem przytłoczenie, to nagle cały ekran ginie i mam z tego mnóstwo radości. Więc to był ruch w dobrą stronę. Może więcej dołożą takich spotkań. Super. No, okej. Okay. Fajnie. Cieszę się. To będzie... Uwaga, czytam wiadomość widza. Za dzieciaka uważałem Roka za taki wyznacznik dobrych produkcji, aby kupić, ale po tym, co on gada teraz, to straciłem zaufanie do kupna gier z jego strony. Bo mi się trochę wydaje, że Rok, to co ty mówisz, to jest nieodpowiednie spojrzenie na influencera. Bo kiedyś influencerzy byli jak aktorzy, byli gwiazdorami dosłownie. I Rok też był taką osobą. I nadal Roka każdy zna. Tylko problem jest taki, że Rok nigdy tak naprawdę nie był recenzentem gier. Rok nie jest guru w świecie gier, ale z uwagi na to, że miał bardzo wysoką widoczność w internecie, ludzie go z tym utożsamiali. I nawet nie wydaje mi się, że jakby wejść na kanał Roka, to on by miał gdzieś napisane, że on jest jakimś recenzentem, znawcą, bla, bla, bla. On jest influencerem, gdzie ludzie chcą poznać jego zdanie, ale to nie znaczy, że on się ma znać na tym temacie. Wiadomo, że jest powiązany z grami komputerowymi, no ale nie oszukujmy się. W większości sytuacji Rok siedzi i opowiada sobie jakieś anegdotki, mówi sobie, no tutaj... 0000. Pamiętam jak wychodził Neverwinter. To był bodajże rok 2004. Pamiętam, bo wtedy mieszkałem w akademiku z moim przyjacielem Marek, oczywiście jak oglądasz to pozdrawiam, ale dawno nie miałem z nim kontaktu i to była taka sytuacja, że ja nie miałem wtedy u siebie w pokoju komputera i musiałem chodzić do znajomego grać, prawda? A ja też wtedy, prawda, uprawiałem bardzo dużo sportu, ja wam często na ten temat opowiadałem, ponieważ ja trenowałem tenisa, zaczynałem się też wtedy z moją jeszcze nie żoną spotykać, prawda? I to była taka sytuacja, że tak w Polsce było bardzo ciężko dostać tego Neverwintera i z tego co pamiętam, to on chyba to nagrał. Wydaje mi się, że to było 4 płyty. To były chyba 4 płyty. A może to były 3 płyty?
Kurde, nie wiem, teraz już naprawdę nie pamiętam, musiałbym sprawdzić. Wydaje mi się, że to chyba jednak były 3 płyty i że się pomyliłem, więc jeżeli ktoś byłby w stanie to sprawdzić w komentarzach, to i oczywiście, szanowni państwo, przepraszam za taką popełnioną gafę. Ale wracając teraz do tej opowieści. No i to wyglądało w taki sposób, że ja przychodziłem do tego kolegi, prawda? Jak jeszcze on mi nie zgrał tego Neverwintera, no i razem graliśmy, prawda? Wiadomo, że to były studenckie czasy, człowiek wtedy zupełnie inaczej myślał, miał inne priorytety, bo teraz dla mnie jest o wiele ważniejsze spędzenie trochę czasu z rodziną, z córką, z synem, a wtedy tak naprawdę, no to wiecie, no, taki młody człowiek to kieruje się zupełnie innymi elementami w swoim życiu. No i jak zasiadaliśmy do tego Neverwintera, to pamiętam, tam utkwił mi w głowie jeden taki obraz i wydaje mi się, że to był chyba portret wojownika, bo po przeczytaniu tego całego poradnika dołączonego do gry, bo oczywiście on miał tą grę w oryginale, bo z tym się wiąże taka sytuacja, że on wtedy na studiach miał trochę problemy finansowe i on zaczął dorabiać. I akurat mu się udało dostać do... Sadystyk. Akurat mu się udało dostać do nałama takiej gazety, która miała dział z grami komputerowymi. I ja pamiętam wtedy, że ja mu bardzo tego zazdrościłem, no bo faktycznie, no, ja się zawsze tymi grami interesowałem. On gdzieś chciał sobie coś tam dorobić, a okazało się, że ta gazeta ma bardzo duże dojścia i jest w stanie załatwić mu te gry do przetestowania. Cóż to u diabła no jest? No, że kolega akurat był, on coś tam, ten? Nie był w ciemię idzie, ubity, mówię, jak to się mówi. Bo jak cię, no, kurwo, znajdę jeszcze raz tutaj na osiedlu, na te płytki, to masz tak oczywiście zainwestował sobie w taki napęd. One się wtedy nazywały CD-RW dokładnie. No i przygrywał nam te płyty. Mi z uwagi na to, że dobrze się z nim znałem jeszcze od gimnazjum, i tak rok opowiada. I to jest historia, jak rok na przykład zagrał w Neverwintera, no nie? I on nie jest recenzentem gier. Ale ja mogłem tak siedzieć i imitować sposób, w jaki rok opowiada sytuację przez 15 minut. Bo to jest mega... No. Chcielibyście dokończenie sytuacji? No i weźcie, odpalcie sobie jakiś materiał Roka sprzed 6 lat, gdy mogliście go oglądać. I on gadał w taki sposób. To nie były treści merytoryczne na temat danych produktów, a to były video, to się nazywało wtedy vlogi, videologi. I Rok siadał i na podstawie, wiecie, tych gier komputerowych opowiadał jakieś swoje historie, które mu w trakcie ogrywania tych gier komputerowych towarzyszyły, nie? Będzie, to jest krok w bardzo dobrą stronę. Nie da się tego podważyć w żaden sposób. Odnieśli się też do tego, że niektóre klasy postaci, no przede wszystkim czarodziejka, są po prostu o kant dupy obić obecnie po wszystkich zmianach, że tak trochę je zostawili w ciemności i zapowiedzieli zmiany. I tutaj plusem jest to, że zapowiedzieli kolejne ponowne przyjrzenie się tym klasom, zwłaszcza czarodziejce, ale powiedzieli, że to coś, co zrobią za parę tygodni, że może za 2 tygodnie, może za 3. Nie wiem, z czemu są... Jeżeli chodzi o czarodziejkę i jeszcze nie testowałem sam, słyszałem tylko, że te zmiany są tragiczne, to niech cofną po prostu te zmiany i tyle. No, kurde, po co czekać 2-3 tygodnie? Jak ktoś... Ja na pewno przetestuję czarodziejkę, może się jakoś dostosuję, może coś tam znajdę dla siebie, ale to kurde, faktycznie o kant dupy rozbić, taka zapowiedź. Jeżeli chodzi o instancje i w ogóle, tam jest tak, że jest taki backtracking trochę w tych podziemiach. I wydaje mi się, że jak na przykład masz takie zadanie, że masz zabić ileś potworów i to trochę szukasz ich i trochę je zabijasz. Jak już zabijesz je wszystkie, to postać powinna dostawać speeda. Kurde, tak czasami ja mam z tym materiałem jeden bardzo duży problem. Wiecie, kurwa, jaki? Że Rok się tak samo jak wszyscy dziennikarze wpisuje w narrację tego, co się mówi o danym tytule. Jak jest hype, to mówi, że jest hype. Jak teraz się pojawiły jakieś problemy, to nagle zaczyna gadać o problemach. A kurwa, ten tytuł miał możliwość przetestowania i w becie, i wcześniej się na jego temat wypowiadał. I teraz po prostu zaczyna, zamiast jako influencer kreować swoje zdanie na temat tego, co się dzieje, to on zaczyna powtarzać to, co inne osoby powtarzają. I im więcej takich osób w branży gier komputerowych, tym tak naprawdę gorzej, bo nie będzie krytycznych spojrzeń,
które będą prowadziły do progresu. Wiecie, i to jest, nie wiem, mnie to osobiście irytuje, rozumiem, że są ludzie, którzy mają takie podejście, ale mnie to giga irytuje, jak ktoś tak idealnie się wpasowuje w narrację tego, co się mówi, no nie? Zawsze stanie po środku, no nie? Tutaj tak powiem, no, że on rozumie graczy, teraz jest taka trochę negatywna narracja, nawet nie trochę, no, narracja na temat tego Diablo, to też się przyłączy do tego, żeby nie być wyalienowany, jakby, nie wiem, nie mam pojęcia, z czego to się bierze, nie? Takie właśnie polityczna poprawność taka, no. Ja mam tak, że ja zawsze, kurwa, płynę pod prąd i mówię to, co chcę powiedzieć, no nie? Jak weźmiesz przedmiot, który służy do otwarcia drzwi, jak go ubierasz na plecy... I szczerze, mi się wydaje, że byłoby tak lepiej, jakby, kurwa, każdy mówił to, co by chciał powiedzieć. To twoja postać potrafi się szybciej ruszać, żeby szybciej donieść ten przedmiot. I w takiej sytuacji, kiedy wybijesz wszystkie potwory, też powinieneś dostawać tego buffa do speeda, bo czasami strasznie mozolnie się biega przez te podziemia, zwłaszcza jak masz taką postać, która nie ma jakiegoś buffa do speeda. I patrzcie, no na przykład teraz Rock mówi o rzeczach, które są problemem od bety, ale na przykład wcześniej tego nie uwzględniał. No i na przykład dlaczego on tego nie uwzględniał, nie? Jak z przykład druidem, to jest dosyć męczące. Więc jedna z ważniejszych statystyk na buty, jakiej szukam, to speed postaci. Chyba na naszyjniku też ostatnio znalazłem do speeda jakieś statystyki. Więc też ubrałem, chociaż reszta była gorsza, bo wygodniej się po prostu gra. Nie wiadomo. Tak więc jeśli zaczęliście teraz sezon czarodziejką przykładowo, no to trochę poczekacie, nie? Już za 3 tygodnie to będziemy mieć Baldur's Gate i tak dalej, i tak dalej. No, ale ci, którzy planują granie na sezonie długoterminowo, to no, będziecie musieli trochę poczekać. Odnieśli się też do problemu z inwentory i że gracze narzekają już od dawna na brak miejsca w staszach, na brak miejsca w inwentory i takie rzeczy jak to, że gracze już można powiedzieć przed pierwszym sezonem narzekali na to, że nie mają na nic miejsca. I co wprowadził sezon pierwszy? Serca, które okupują jeszcze bardziej nasze stasze, nasze inwentory, nasze miejsce po prostu. Mamy go jeszcze mniej. Jezu, ja wypowiadałem się na tutaj jest trochę taki dysonans. Jak ktoś to ogląda na YouTubie, chce zobaczyć, co myślę na temat tego, co Piotrek mówi, to jest materiał na ten temat. Ja wiem, że drugi raz oglądam to samo, ale widzowie mnie do tego zmusili. Dlatego osoba, która prowadzi mój kanał, Zajf, nie trzyma w piwnicy, każe mi oglądać rzeczy na temat Diablo 4, pomimo tego, że już nawet w to nie gram. Mówią, że słuchają całego feedbacku, że biorą go sobie do serca, że już od początku wiedzą, że jest problem z inwentory, po czym dodają content, który jeszcze bardziej zawala nam i stasze, i inwentory. To jest słuszna uwaga i zgadzam się, że jest z tym problem. Ja w ogóle też te serca wypadają i dużo czasu spędzam w ekwipunku, żeby znaleźć te, które mogę wywalić. Po prostu je wywalam. A nie sposób, nie można ich sprzedać, nie można ich oznaczyć w ekwipunku jako rzeczy do zlikwidowania. Trzeba biegać do tego specjalnego stolika i je rozbierać. No można oczywiście wywalić z ekwipunku, ale to jest strata, więc faktycznie. Mieli coś zrobić z klejnotami, żeby klejnoty były w jakimś osobnym miejscu, tak jak materiały przeróżne. Z tymi sercami to też jest problem, bo każde to serce ma odrobinę inne statystyki, więc nie da się ich jakoś stakować. Więc to słaba opcja. Powiedziałbym, że to jest kwestia akurat czasu, bo żeby... Nie da się wymyślić, jak je stakować. Poe, masz 16 tirów mapek i każda ma inne statystyki całkowicie. W sensie z każdego tiru możesz mieć kilka różnych mapek. Tutaj mówimy o 30 drzemach. Oczywiście, że da się to zaimplementować. To jest w ogóle nieproblematyczne. To wystarczy mieć jakąkolwiek wiedzę na temat gry, albo gier komputery, żeby wpaść, jak to naprawić. Wy też widzowie widzę, że piszecie na trzeci, że MKRR ma problem. Kurwa, MKRR to ma giga przejebane teraz, tak całkowicie szczerze, bo... powiem wam, że nawet mi trochę go szkoda, z uwagi na to, że pojechał na wakacje na kilka dni, no nie wiem na jak długo, na pierwszy sezon, i pewnie sobie myślał, że spoko, że to jeszcze długo potrwa, i on wróci z wakacji. I tak jakby ludzie totalnie obszczali tą grę, każdy ma to w dupie, nikogo to nie interesuje i tak jakby ten temat jest tak skowerowany, jest tak wydrenowany, że to nawet nie ma o czym gadać, nie? To kurwa, z giga przejebane. Jak ja bym to naprawił, w sensie stakowanie tych dżemów, to dałbym stasza na dżemy. I skoro jest 30 dżemów, to byś miał 30 zakładek, tak jak masz 16 zakładek tier mapek w POE. Klikasz dżem pierwszego typu i się pokazuje wszystkie, które masz tego typu, no nie? Na dole. To jest banalna implementacja. Zmienić grę to w ten sposób, no to trzeba dużo, dużo zmian wprowadzić. Podejrzewam, że się nie wyrobili. Jakby wierzę, że wiedzą, że to trzeba zmienić, ale czasu im nie starczyło.
więc tyle. To nie jest żadne usprawiedliwienie, żeby wszystko było jasne. Na razie ich krótkoterminowa solucja jest... Ej, ale my oglądaliśmy jeden materiał Roka i on tam gadał na temat Diablo dużo bzdur, nie? On najwięcej bzdur gadał, jak się odnosił do Diablo 2, bo totalnie nie kminił Diablo 2. Tak jak na razie Rok giga sensownie mówi. I ono nie ma już tego trybu usprawiedliwienia Blizzarda. I bardzo dobrze. I bardzo, kurwa, dobrze. Nie? Jest taka, że powiedzieli, że już niedługo, uwaga, uwaga, dostaniemy jeden dodatkowy stash tab, jedną dodatkową zakładkę w skrzyni. W ogóle to też totalnie absurdalne, no bo powinni dać ten stash. Podejrzewam, że to też wielkość bazy danych drastycznie wpłynie na wielkość bazy danych. Nie... Błagam. Nie używajcie argumentu wielkości bazy danych skrzynek w grach komputerowych. Przecież dane tych przedmiotów to kurwa chyba w bitach się liczy. No bez kitu, nie? Nawet jeżeli cała skrzynka jednego gracza by miała 10 mega zajmować, to w grze z Battle Passem, z in-game shopem za 90 euro na premierę, no to już by się wstydzili takiego argumentu używać, nie? No to jest przesuwanie właśnie tego osławionego okna Overtona, czyli dorzucanie narracji, że to kosztuje. I teraz tworzy się w ludziach narrację, że okej, że wy chcecie starsza, ale to kosztuje. I w ludziach się powoli tworzy to takie przeświadczenie, że ty... No skoro to kosztuje, to ja muszę zapłacić za to. Zamiast powiedzieć, kurwa, wy zapłaciliście za to. Wy kupiliście grę, no nie? I oni wam mówią, że jest jakiś problem z bazą danych. I już w ogóle wracając do tego, że Blizzard nie mówi, że to jest problemem, to ludzie dopisują taką dodatkową narrację. No ale kurwa macie. No to powiedzcie mi, jak w takim razie projekt z piwnicy Project Diablo daje radę to utrzymywać? Jak 2 miliony staszy w beta testach od Iron Mace'a Dark and Darker dał radę to utrzymać w momencie, w którym spodziewali się, że w beta testach zagra 2000 osób w darmowe beta testy. To jak Blizzard ma tego nie zrobić? Ile ludzie mają staszy w PoE i jakim cudem PoE nadal żyje? No proszę was, ile w Tibi w roku 2003 mieliście staszy w depo i jak to się utrzymywało? No widzieliście wypowiedź chyba jednego z devów D4, że nie mogą dodać więcej miejsc w skrzynce, bo za każdym razem jak spotykasz gracza, to ładujesz jego gear i cały staż z przedmiotami. No nie wiem jak to, nie wiem, kod tej gry to musi być jakaś totalna tragedia. Parę dni temu pisał na Twitterze Game Director D4, że póki co mają problem dodać więcej staszy do gry, bo pojawia się problem z wydajnością gry. Gra jest tak napisane, że jak spotykasz innych graczy w grze, to wczytuje się nie tylko ich postać, ale ich staszy z wszystkimi itemami. Ale weźcie mi... Powiedzcie, co mnie to kurwa obchodzi, tak serio, tak to całkowicie szczerze, nie? Że oni se chujowo kod napisali. No to jak mają chujowo napisany kod, gdzie nie mogą wprowadzić podstawowej zmiany, którą, uwaga, widzowie, można było przewidzieć, to nie było ciężkie do przewidzenia. No to my mamy współczuć? No kurwa, zjebany kod mają, no to mają zjebaną grę, mają zjebane oceny, no. Krótka piłka, nie? No, co mnie to interesuje, że czy ta gra dopiero wyszła? Spróbujcie, żeby to w was tak jakby siadło, to co wam teraz powiem. Wyobraźcie sobie, że ich gra ma taki spaghetti code, że dla nich teraz problemem jest wprowadzenie bonus staszy w skrzynce. Przetwarzacie to, no nie? To jest dla nich problematyczne, żeby dodać więcej zakładek w skrzynce. Żebyś mógł więcej itemów zmieścić. Teraz pomyślcie, jeżeli to jest problemem, to jak dużym problemem może być jakakolwiek zmiana gameplayowa w tej grze. Pomyślcie, kurwa, o tym. Skoro oni nie są w stanie tak podstawowych rzeczy zmienić łatwo, to jak oni mają tą grę przebudować? Niekorzystny sposób, ale to byłoby najprostsze rozwiązanie. Okej, macie za mało miejsca, dajemy wam jeden staż, to nie powinno być trudne do zaprogramowania. No podejrzewam, że tu chodzi bardziej o wydajność tych serwerów, że to musi w jakiś sposób wpływać ta baza danych i rozmiar na grę. Nie znam się na tym super mocno, ale to może być czynnik, który na to wpływa. Ale to już jest kwestia finansów, nie? Jeżeli baza danych się za bardzo rozrasta, to trzeba serwerów dołożyć i tyle. Zadeklarowali dokładnie również, że nie chcą spowalniać gry, że zależy im na tym, aby gry nie spowalniać, ale prowadzili w patchu 1.1 taki bardzo, bardzo dziwną zmianę. To znaczy, że szybkość wychodzenia z lochów
jest spowolniona o 3 do 5 sekund i zastanawiasz się jako gracz, jaki cel. Uwaga, czytam wiadomość z czatu. Kurwa młody, czy ty możesz odpulić tą gównianą grą, ile można grzać ten kotlet? Posłuchaj kurwa synek, po pierwsze, to my się nie znamy prywatnie, że ty się będziesz do mnie... Pa, znowu wkurwiony Piotrek, czy się będziesz do mnie zwracać per młody kurwa. Młody to jest prawdopodobnie twój umysł, bo nie jest przesiąknięty jakąkolwiek kurwa wiedzą. Więc teraz ładnie przeproś na czacie i wracaj do szeregu. Aż Piotr się wkurwił, jak to zobaczył. A poza tym, jak ci się nie podoba content, który robię, to możesz wypierdalać i tyle, nie? No kurwa, co ja mam stary zrobić teraz to, co tobie się będzie podobało? Mam kanał na Discordzie, gdzie widzowie mi podsyłają, co chcą, żebym zobaczył i na jaki temat chcą, żebym się wypowiedział. Ja to odpalam na streamie. Ludzie najwyraźniej chcą to oglądać, są usatysfakcjonowani z tego. Bo ty ja mówisz, żebym odpuścił, no ale dlaczego mam odpuścić? Ja się świetnie bawię komentując takie materiały. Dla mnie to jest content, który nie wymaga żadnego kurwa commitmentu. Ja nic nie robię, ja sobie siadam, gadam tego. Ktoś coś powiedział, ja odpowiadam. Kurwa, to jest banalny content do robienia. Bo ile można, zagraj w coś, wyluzuj, ale jestem wyluzowany. To, że ja ci konkretnie odpowiadam, to nie znaczy, że ja nie jestem wyluzowany. Jeśli to sobie właśnie w domu, piję sobie kurwa stary piwko, oglądam sobie jakiś materiał w internecie, gadam sobie z widzami, jestem w pełni wyluzowany. Kurwa, o co ci chodzi? Nie wiem, czy wy jak coś do kogoś mówicie, kto mówi, że mi nie odpowiada. No ale to jaki masz problem, kurwa, serio, jaki masz stary problem? O co ci chodzi? Co ci nie pasuje, wariacie? Po prostu ile można? No ale co kurwa ile można? Co, mam nie robić czegoś, bo ci się to nie podoba? O chuj ci chodzi, typie, serio. Dawaj, no idziemy twoją logiką. Mam przestać coś robić, bo tobie się to nie podoba? No let's go, wytłumacz mi kurwa twoją zwierzęcą logikę. Twój prosty kurwa dziecięcy umysł. Czego nie przetworzył? Kurwa, nie kurwa, znajdę jeszcze raz tutaj. Jest tak spokojne, na osiedlu, to masz taki przejebane, że nie ma co. No dawaj, no stary, czekamy. 850 osób teraz siedzi i patrzy. Gówno się spuszcza, a nie zastanawia nad bukietem zapachowym. Kurwa, świetnie stary podsumowałeś swoje wypowiedzi na czacie. Dlatego cię teraz kurwa spuścimy. Przepraszam, widzisz. Chciałem ci stary okazać jakkolwiek szacunku, rozmawiając z tobą. No ale sam dałeś mi znać, co mam z tobą zrobić. Ma spowolnienie wychodzenia jakby z lochu pod kątem powiedzmy tego, że jako gracz zależy ci, żeby się dobrze bawić. Czy spowolnienie wychodzenia z lochu sprawia, że lepiej się bawisz? Myślę, że nie. Odniósł się do tego były pracownik Blizzarda, osoba pracująca wcześniej przy serii Diablo, między innymi głównie przy Diablo 2. Były twórca Diablo otwarcie powiedział, tej zmiany w ogóle nie da się bronić, to nie ma sensu, chyba że... żeby sprawić, aby po prostu gracze w sztuczny sposób wydłużyć czas, w którym progresują. Hej, uroka! Patrz, jakiego flashbanka zajebał Maciej Czekrokowi. Pokazał kawałek białego ekranu, uroka tam ciemnie, taka w chuj do Beskitu, jakby zdjęcia jakieś wywoływał. Tu taki flashback. Ktoś w garniturku wyliczył, że mają cel przeciętnej ilości godzin, które oczekują od gracza, by dojść do pewnego pułapu i poprzez nerfy i takie drobne zmiany, jak na przykład dłuższe wychodzenie z dungeonów, analityka, metryki gier usług rujnują gameplay. Ciekawy jestem, czy to jest trafna opinia. To znaczy, to jest facet, który najwyraźniej jest ekspertem i wie, co mówi, bo pracował przy Diablo 2. Nie sądzę, że... Kurwa, Maciejczak nie pracował przy Diablo 2. Owszem, jest ekspertem, dużo wie, ale Maciejczak chyba nie miał nic wspólnego z Diablo 2, nie? Co rok gada. Ja nie do końca wierzę w ten argument. To znaczy, wie... To jest suita. A! Kurwa, dzięki za wytłumaczenie! Wow! Uff! Kurwa, ale ty jesteś mądry, widzu, na czacie. Ale ze mnie gapa. Wierzę, że na pewno korporacja Activision robi wszystko, żeby graczy tam utrzymać jak najdłużej i nie sądzę, żeby to był sposób, który miałby jakąś perspektywę. To znaczy, jeżeli wprowadzasz zmianę, która wydłuża... To samo powiedziałem. Czas gry, ale to wydłużenie jest niekorzystne, to efekt jest taki, że ludzie się szybciej znudzą i pójdą do innej gry. Więc trzeba by strasznego półgłówka... Giga dobrze rok mówi. Ej, kurwa. Rok giga dobrze mówi.
mieć w zarządzie, co jest bardzo prawdopodobne zresztą, żeby coś takiego zaplanował. No bo to jest... Jeszcze od idiotów Blizzarda wyzywał, no rock my man, kurwa. Jest takie, no... Ale te zmiany, które pojawiły się w tym patchu, też sugerują właśnie to, że chcemy wydłużyć czas, jaki ludzie spędzają w grze, i wystarczy to najlepszy sposób, żeby to osiągnąć, to wydłużyć szybkość zabijania, tempo zabijania potworów. Ale to jest bardzo nieperspektywiczne. Co w przypadku korporacji może mieć sens, bo to może jest taki pomysł, żeby nachapać się jak najszybciej. Ty, no, ja chciałem coś powiedzieć i właśnie dlaczego Blizzard to może robić, ale Rok właśnie o tym mówi. Szybciej, a potem się zobaczy. To jest... Dokładnie, bo sprzedali to Microsoftowi i za półtorej roku umieją rączki od tego i to, co się teraz nachapią, to jest najważniejsze. Nie jest moja wypowiedź, chociaż mam taki film jak patologiczny design Diablo 4, który trochę to porusza, ale to są otwarcie słowa kogoś, kto w branży siedzi, kogoś, kto pracował z Blizzardem przez wiele lat przy takich grach jak Diablo 2, Warcraft i tak dalej. Co jakby nie podważam opinii tego faceta, bo ona może być trafna, ale też może być złośliwa. Z różnych powodów, to też jest człowiek, nie? Ale... jestem w stanie uwierzyć, że korporacja wymyśla głupie rozwiązania, żeby efekt jakiś osiągnąć. I to jest spoko. Powiedziałbym, że tam może być trochę inny cel, ale powinni to wytłumaczyć, nie? No, zwłaszcza kiedy wystartował sezon, w ogóle wejście do instancji czasami wieszało grę totalnie, bo tam serwer nie wyrabiał, więc kiedy... Mi się wydaje, że Rok chce po prostu Roya wygryźć z grona ludologów, wiecie? Dlatego tak na S się wchodzi w Blizzard. Kiedy się o tej zmianie dowiedziałem, uznałem, że to jest odpowiedź, że wydłużają ten czas, żeby jakoś dać czas serwerom, żeby to przetrawić, ale no, może są inne. To też po raz kolejny. Nie bronię Blizzarda, bo jest to idiotyczna zmiana. Jeżeli ona została, przyjmijmy tak, jeżeli ta zmiana została wprowadzona po to, żeby wydłużyć sztucznie czas gry, to jest najbardziej gówniany pomysł, z jakim się spotkałem tutaj. Jeżeli z powodów technicznych, no to trochę to rozumiem, ale nadal to jest upierdliwy pomysł. Więc teraz to już nie tylko moja foliowa czapeczka. Kolejna rzecz, która trochę zdziwiła graczy i do której się odnieśli, to unikaty, nowe moce, które zostały wprowadzone w pierwszym sezonie. Generalnie dostaliśmy w skrócie 6 nowych unikatów, tak naprawdę 5, bo jeden z nich to Uber Unikat, czyli unikat, który zdobędziesz mniej więcej średnio raz na 500 tysięcy godzin gry, więc... Ej, czat, a zadam wam takie pytanie. Tak, patrząc teraz, już macie i Diablo 4, i Diablo 3 ograne. Która gra wam się wydaje lepsza? Diablo 4 czy Diablo 3? Zawsze się tak dużo mówiło, że Diablo 3 to giga syf, a bez kitu to Diablo 3 jest w chuj lepszy, nie? To jest takie niesamowite. Więc raczej go nie zdobędziesz, więc tak naprawdę... Wiecie co, wbrew pozorom, mi się podoba ten unikat, który jest szansa 1 na milion nawet jakby była, żeby go zdobyć. Teoretycznie to jest bez sensu, bo prawie nikt go nie będzie miał, ale to jest właśnie, że ktoś go może dobrać, ktoś go może, może ja. Może mi wypadnie. Kto wie, może ja gram mało, a jednak mi wypadnie. Ja lubię, jak takie rzeczy są takie super unikalnie, rzadko się mogą przytrafić. To jest dla kogoś, kto chce farmić ten unikat, to musi być strasznie mozolna robota i to musi być bardzo, bardzo przykre. Ale dla takiego gracza jak ja, któremu może to wypadnie, totalnie przysprawia, tak jak niektórzy wygrają w lotka, grając tylko raz. Niektórzy grają w lotka codziennie, I nie dostaną. Ale to jest coś, co mnie jakoś ekscytuje, że to jakby to było coś, co każdy może zdobyć, tylko trzeba włożyć w to dużo pracy, to bym nie ekscytował się tym tak bardzo. Naprawdę dodali 5 nowych unikatów, z czego część jest bezużyteczna, czyli tak naprawdę jakby dodali jeszcze mniej niż 5. No i odnieśli się faktycznie do tego, hej, że część graczy narzeka, że dodajemy zbyt mało unikatów. Co stwierdzili? Ciekawe, naprawdę gracze uważają, że to jest za mało? Dobra, to gracze, dawajcie nam znać, czy to serio za mało, to pomyślimy, to może dodamy więcej. Dla mnie to było trochę szokiem, bo przypominam, dla wielu klas na niektórych miejscach ekwipunku nadal mamy pomiędzy 0 a 1 w ogóle możliwych unikatów. Na przykład w tym patchu dodali tarczę i to był pierwszy w grze jak dotąd i jedyny nadal unikatowy offhand. Tak więc niech nasz głos będzie usłyszany. Tak, Blizzard, chcemy więcej unikatowych przedmiotów. To, że jest ich obecnie 50, z czego część to są Uber unikaty niedostępne tak naprawdę matematycznie w grze, to jest za mało. Nie, zgadza się. Oczywiście, że chcemy więcej, żeby wszystko było jasne. Ja lubię, jak są przedmioty bardzo rzadkie i bardzo unikalne i praktycznie... Czemu jest taka muzyka, jak robi jakiś zjarany tu niby siedział? Nikt ich nie ma, no ale z drugiej strony, żeby tych unikatowych przedmiotów, takich, które są do zdobycia, było więcej, no bo jest ciekawiej. W ogóle one zmieniają bardzo mocno mechanikę. Wydaje mi się, że to jest problem, no też po raz kolejny, nie jest to usprawiedliwienie, wydaje mi się, że to by wymagało bardzo dużo pracy, to znaczy unikaty potrafią wprowadzać bardzo dużo zmian w postaci,
I to matematycznie jest pewnie jakiś kłopot i jest to okazja, żeby znowu coś spieprzyć, no bo jeżeli dokładasz nowe mechaniki po ubraniu jednego przedmiotu, to zakładam, że, no, że matematyka, która za tym stoi, może być dosyć złożona. Nie? To znaczy, ile tych rzeczy, ile unikat może popsuć rzeczy przy okazji. Właśnie. Więc... W sensie, tak całkowicie szczerze, jak w hack and slashu dodać coś, co może przez przypadek zepsuje grę, bo stworzy jakiś ciekawy build, to lepiej... To lepiej, żeby mogło coś dodać ciekawego i ewentualnie zepsuć grę, nic nie robić, nic ciekawego i się bać tego. Chciałbym, żeby tych unikatów było więcej. Wydaje mi się, że to jest problem techniczny, bardziej, że ich nie wprowadzają, że to nie wystarczy wrzucić do Excela. Ale może z drugiej strony system powinien być tak pomyślany, że wrzucasz takie rzeczy i one automatycznie się same liczą. Tylko to musiała być gra bardzo, bardzo dopracowana. Nie jestem do końca pewny, że Diablo 4 to jest dopracowane dzisiaj. Więcej. Właśnie do tej rzadkości unikatów też się odnieśli, że jeśli chodzi o... Przygadasz, stary. Dodać unikaty do sklepu za 10 dolarów. Te Uber unikaty. Nie no, powiem wam, że Diablo 4 stoi teraz tak źle, że naprawdę powoli się zaczynamy zastanawiać, czy Blizzard go nie spróbuje naprawić w taki sposób jak Diablo Immortal i powie, no dobra, chuj w to. I gry nie ma co próbować ratować. Zarobiliśmy na niej tyle, ile byśmy mieli zarobić. Moglibyśmy w nią wpakować kolejne 200 milionów. Ale to 200 milionów to chuj wie, czy w ogóle się wtedy zwróci. Pierdolmy trzy różne typy Battle Passa jeszcze. Dodajmy jakieś pay to win'a, boosta postaci, możliwość kupowania przedmiotów. Jeszcze z reszty frajerów, którzy w to grają, pozostałe pieniądze wyciśniemy i lecimy dalej, nie? Nie, tak jakby czysto teoretycznie tej gry z perspektywy Blizzarda nie ma sensu ratować. To jest sens wydać dodatek, który i tak jest pewnie wyciętym kontentem z podstawowej wersji gry. I ten dodatek nie będzie kosztował dodatkowych pieniędzy. Uwierzcie mi, że nie będzie. To, co Blizzard włożył na to Diablo, to ten dodatek już jest pewnie kurwa gotowy. Albo już w ponad 50% jest gotowy, bo jest już wiadomo, jaka klasa dojdzie. Dojdzie paladyn. Lokacja też już jest pewnie zrobiona, bo to jest jakaś lokacja, którą pewnie na wczesnym etapie gry sobie stworzyli, ją potem finalnie wycięli, stwierdzili, że to jest fajne, to ma trochę inny klimat, damy to w dodatku, nie? To jest już naprawdę, w dużej mierze ten dodatek jest już gotowy. I po tym dodatku, jak już tą resztę pieniędzy wycisną, to nie wiem, czy oni nie pójdą w taką stronę, że już tak chamsko zmonetyzują jak jakiegoś Lost Arka. No czat, patrzcie. Mieliście możliwość zarobić, kupujecie auto za 500 tysięcy, sprzedajecie je za 2 miliony, zarobiliście 1,5 miliona i zadajesz sobie nagle pytanie, ty stary, kupię jeszcze raz takie auto, ale teraz odpisuję, jest może sprzedam za trochę więcej, czy znowu kupujesz to samo i sprzedajesz za tyle samo, no kurwa. Tak jakby nie zmieniasz systemu, który działa, jak na czymś zarobiłeś, to na czymś zarobiłeś. Jak masz restaurację, w której ludziom smakuje jedzenie, to nie wychodzisz nagle z założenia, ej, ja zacznę kupować lepsze produkty. Ja zacznę kupować ekologiczne warzywa. Będą kurwa 3 razy droższe, a będą lepsze jakościowo. Po co miałbyś to robić, stary? 6 lat tworzyli gierki, ich problem dotyczy ilości graczy i to pewnie ten sam problem ze staszami powoduje gigantyczny wyciek pamięci. Jest to bardzo możliwe, bo ja zawsze wchodzę do miasta, tam wyciek pamięci. Chodzi też o VRAM, ale to nie jest jedyny problem, bo ma renderowane portrety. Po co? W dodatku w tej gry nie da się uruchomić w pełnym ekranie, ta gra jest bardzo dziwnie zaprojektowana. No, a jeśli na tyle danych pobierających w locie, to realnie problemów jest o wiele więcej, ale o tym przekonamy się za jakiś czas. To nie jest tak, że oni to wypuścili teraz, bo jak wyszło po E2, to by sprzedali. Się wydaje, że oni to wypuścili teraz, bo i tak już jest firma sprzedana by Microsoftowi. I obecny zarząd może sobie skaszować IP-sa maksymalnie, jak się da. Co ich to interesuje? No, mieli możliwość wypuszczenia gry i jej sprzedaży na podstawie tego, że to jest Diablo 4, nie?
Po co by mieli czekać na lepszy produkt i go bardziej dopieszczać? No nie. Przypominam, one są tak rzadkie. Jeśli grałeś w Diablo 2, są dużo rzadsze niż Runa Zod. Jeśli grałeś w Path of Exile, są dużo rzadsze niż Mirror of Kalandra. I mówię dużo, 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 dużo rzadsze. Jeśli chcesz uzyskać Shaco, to sprawa wygląda tak. Najlepiej jakbyś farmił rzeczy 16 godzin dziennie, a potem umierając na łóżku szpitalnym, wyszeptał swojemu wnukowi hasło i login do swojego konta. Ten wnuk potem będzie tę rodzinną tradycję kontynuował i może w 6 pokoleń uda wam się wyfarmić jeden Uber Unikat. No i to jest kwestia podejścia, nie? Wyfarmić Uber Unikat. Zgadzam się z nim, ale czasami jest tak, że zdobywasz przedmiot nie dlatego, że go szukałeś, tylko zdobywasz przedmiot, bo miałeś po prostu szczęście przez przypadek, nawet nie wiedząc. To jest tak, że można się dokładnie w to samo bawić a propos loterii. To jest kwestia podejścia. Czy poświęcając odpowiednią ilość czasu powinieneś mieć 100% prawdopodobieństwo, że coś zdobędziesz, czy nie? Jaka jest mechanika w grze? To jest kilka różnych mechanizmów. Są takie mechanizmy, że za każdym razem, jak próbujesz i ci się nie powiedzie, to następnym razem dostajesz większą szansę. I następnym razem i większą, i większą, i większą, i w końcu jesteś w stanie wyfarmić ten przedmiot. Przy odrobinie szczęścia widzowie wyfarmisz go. Powtarzamy, pseudorandom. No, powtórzcie na czacie. Pseudorandom. Tak się to nazywa. Zwiększanie procentowe szansy przy każdym niepowodzeniu. Pseudorandom. O kurwa, Polacy, wy nawet pseudo nie potrafi się napisać. Się kurwa pseudo pisze. Wcześniej, przy jakaś mniej szczęścia, wyfarmisz go później. Natomiast może to są takie przedmioty, których się farmić nie da. One nie są po to, żeby je farmić. One są po to, żeby ktoś raz tam na 300, 500, 1000 godzin, albo w ogóle nawet nie licząc w godzinach, żeby ktoś miał szczęście, żeby mógł powiedzieć, kurde, patrzcie, co mi wypadło. Nie? Więc czasami też są takie przedmioty, których się nie farmi. To tak jakbyś chciał farmić wygraną w to... W grze komputerowej, w sensie hack and slash, nie można tego wprowadzić. To się wprowadza do szans na hita i innych tego typu rzeczy w grach komputerowych. To można też wprowadzać na przykład na podstawie deterministycznych rzutów, tak jak mamy w POE z... Piotrek ma tutaj minę. Jakby właśnie przyjechał chłop z pizzą, a Piotrek by nie miał czym zapłacić i pytałby się, czy się może jakoś dogadamy. No ja w sumie sam mieszkam. co mówiłem? A, ale tego się nie robi na podstawie dropu. Bo wyobraźcie sobie, jakby to miało wyglądać na podstawie dropu, gdzie nie dropiłyby ci itemy i nagle byś wchodził do dungeonu i by ci nagle dropiło w chuj przedmiotów, no nie? No przecież to by było giga dziwne. Za każdym razem, gdy zabijasz potwora, zwiększasz swoją szansę na to, że przedmiot ci wypadnie konkretny. Zabijasz 100 potworów, nic ci nie dropi. Nagle zabijasz 101 unik, 102 unik, 103 unik, 104 unik, nie? Wiecie, co chodzi? To nie można robić systemu lootów na podstawie pseudorandom. Loot musi być randomowy, musi być w hack and slashu. W grze, w której zabijasz tak ogromne ilości mobów. To lotku. No możesz ją farmić i potem może twój dziadek, czy tam twój wnuk, w sensie twój wnuk, przejąć schedę i farmić tego totolotka. No i może wygra w końcu, nie? Ale pewnych rzeczy się nie farmi, a pewne rzeczy się farmi. Są różne mechaniki. I nie sądzę po raz kolejny, żeby Activision wymyśliło, żeby to było tak przemyślane. No tak się akurat złożyło, że ta szansa jest niewielka i tyle. Ale jest to taka rzecz, która dla mnie jest okej. Ja nie muszę mieć tego przedmiotu. Są mniej więcej tak. Rzadkie. No i odnieśli się do tego. Powiedzieli, że generalnie to może odrobinę przesadzili, ale jeśli zbufują ich dostępność, to tylko bardzo lekko, bo generalnie... Ten przedmiot jest najważniejszym przedmiotem w grze i najpotężniejszym, sprawiając, że ktoś na farcie jest przed innymi dzięki temu. No, to jest właśnie, widzisz. Dobrze napisał, no tak to jest, nie? W życiu czasami masz więcej szczęścia niż twój kolega z klasy, czy tam z pracy. I on, dlatego że miał szczęście, to ma teraz lepsze życie. Jest wiele takich rzeczy. Nie? To nie wszystko... Podstawą gier komputerowych jest to, że jesteśmy wszyscy równi. To jest podstawa gier komputerowych, że liczy się tutaj nasz skill. Nikt nie lubi takich... Nikt nie... Piotrek, o takie miny na tym materiale. Nikt nie chce, żeby gry były całkowicie randomowe. Żeby twoja szansa na bycie dobrym była randomowa. Nikt nie chce grać w CS-a, gdzie możesz wydropić przedmiot, który na przykład
wydropić kewlara, który cię broni przed headshotem z AWP-y. Nikt nie chce czegoś takiego mieć w grze komputerowej. Dlatego ludzie bardzo mocno plują na elementy pay to win, bo wtedy nie jest istotny ich czas wsadzony w grę, ich skill, a po prostu karta kredytowa, którą wyciągną. Więc ja to mówiłem wcześniej, ale to muszę powiedzieć. Występowanie takich przedmiotów, mega rzadkich, takich przedmiotów typu trofeum, jest świetne w grach komputerowych, bo to buduje taką etoczkę takiej legendy, tak jak Spike Sword z Rugardu, nie? Wiecie, o co chodzi? Wiecie, o co chodzi? Albo gadający ork w Rugardzie. I to zawsze bardzo, bardzo mocno podbija grę komputerową i na więcej ust ją wyprowadza. Ale jeżeli mówimy tutaj o połączeniu tego z siłą twojej postaci, taka absurdalna randomowość, to jest idiotyczne. To jest totalnie, totalnie idiotyczne. I no, to po prostu pokazuje, że deweloperzy Diablo 4 zdają sobie z tego sprawę, że są gigarzadkie przedmioty w grach komputerowych, no nie? Wiedzą, że w Diablo 2 były takie gigarzadkie przedmioty, ale nie wiedzą, że te rzadkie przedmioty nigdy nie były podstawą twojego buildu. I mi to trochę przypomina sytuację, wiecie, z czym z Diablo 3? Z Furnace'em. W Diablo 3 był taki przedmiot, który się nazywał piec, Furnace. I on działał w taki sposób, to była broń, która zwiększała ci zadawane obrażenie elitą o 50%. W Diablo 3 jedynym przeciwnikiem, który był problematyczny, były właśnie elity. Z uwagi na co, ten przedmiot grał w każdym buildzie. W każdym jednym buildzie. I lepiej, oni przenieśli możliwość używania tych aspektów specjalnych z legend z Diablo 3 do twojej postaci w kostce Kanaiego. To było idiotyczne. Niby masz rację, ale można zrobić taki system, aby maksymalnie po 100 losowa liczba w killach wypadał jakikolwiek unik. To jest system eliminujący gigapecha w grze. Ale tak jakby, Baniek, nigdy nie masz w fucking slasho takiego problemu, że ci nie wypada unik, bo masz gigapecha. No nie masz tak. Te uniki ci zawsze wypadają. Nie możesz mieć takiego gigapecha, że ty przyjdziesz, stary Diablo, zabijesz określoną ilość mobów i ci nie wypadnie żaden unikalny przedmiot. Ci zawsze wypadnie. W paru grach była taka mechanika. Jeżeli by to tak działało, to nie byłoby sytuacji, jak opisałeś, bo ile dobrze rozumiem, to o to ci chodziło. Ale to nie ma sensu. To nie ma sensu. Ej, zdejmuję skarpetki teraz w taki sposób, nie? Że normalnie earpady do słuchawek tworzę. Co to jest, widzowie? Earpad, nie? A kurwa. Taki chuj, to moja skarpetka. Dobre, nie? Dobre, ja wiem. To da się wyfarmić i musimy zaakceptować, że czasami rzeczy się dzieją przypadkowo. To albo to jest gra i to jest taka rzecz, która trochę symuluje rzeczywistość, albo to jest matematyka. I liczysz sobie, że jeżeli odpowiednio dużo włożysz w pracy, to dostaniesz taki efekt. Nie wszystko tak musi działać. Bo jeżeli wszystko byśmy sprowadzali do analityki, to by się zrobiło nudno. Ja na przykład, gdybym wiedział, że ten przedmiot jest do zdobycia, jeżeli poświęcę 2000 godzin, to bym nie chciał grać w tę grę. Bo jeżeli to jest najważniejszy przedmiot, ale muszę 2000 godzin spędzić w tej grze, to ja tego nie chcę w ogóle robić. A czuję, że muszę. W związku z tym, że on jest przypadkowy, że może mi po tych 2000 godzin nie wypaść wcale, to nie mam takiej silnej motywacji i potrzeby i nie czuję takiej presji. To dotyczy tego jednego konkretnego przedmiotu. Kurwa ty, no ja czaję co rok mam do przekazania, ale on nie kmini z czym jest problem. On nie kmini, że problem polega na tym, że to jest giga rzadki przedmiot, który jest podstawą twojego buildu. I że fajnie, że są takie przedmioty, ale nie fajnie, jak one dotyczą tego, co ty musisz w danej grze zdobyć, no nie? Bo to, co on właśnie opisał, na tym polegają hack and slashe, że nie zdobywasz tutaj itemów na podstawie zrobienia jednego dungeona przez 100 różnych podejść, nie. W zupełnie inny sposób się to zdobywa przedmioty i one są randomowe i właśnie chodzi o tą randomowość i właśnie chodzi o ten symulator jednorękiego bandyty, ale to nie może być tak, że mówisz, że nagle jest fajnie. Dobra, patrzcie, ja wymyślam przedmiot do Diablo 4. One-shotujesz wszystko. Szansa na jego zdobycie to jest 1,13 trylionów w kopie do kurwa potęgi. Zepierdolę.
Dobra, odleciałem. Dobra, chciałem jak dziecko zacząć wymyślać jakieś dziwne liczby, kurwa. No bo jedno z tryliony do kurwa potęgi. A nie chcą mieć takie turbo rzadkie przedmioty. Trochę tego nie kumam, to znaczy rzadkie przedmioty są fajne, ale jeśli istnieje realna szansa na ich zdobycie, najlepiej poprzez handel. Handlu w D4 nie mamy, więc no, nadal powiedzieli, że nie ma co liczyć, abyś kiedykolwiek któryś z tych przedmiotów wydropił. No więc ja się... Wracając do tego, co powiedziałeś, że nie opłaca się ratować gry, która na start ma problemy, to czemu są firmy, które próbują ratować, na przykład Cyberpunk czy No Man's Sky? Ale jak Cyberpunka uratowali? Czy No Man's Sky uratowali? Owszem, No Man's Sky uratowali. Podajcie trzy inne gry, które zostały uratowane. Serio. Trzy inne gry, kurwa. Bo No Man's Sky to jest serio, to jest wyjątek. Mam wrażenie, że to jest bardzo duży wyjątek. Co uratowali jeszcze? Serio. Fallouta 76? Final Fantasy 14, Fallout 76 i ESO. Ale ESO jest dalej chujowe. Nie wiem, jak wam to powiedzieć. Final Fantasy nie grałem, był ibowski gówno. Wielkie firmy tego nie robią, więc No Man's Sky, dokładnie. No Man's Sky to też nie była wielka firma. To dobrze mówisz, nie? For Honor? Nie no, sorry, no już nie róbmy sobie jaj. For Honor totalnie zdechło. Rust nie jest przykładem gry odratowanej. Rust był w Early Accessie, był małym projektem, którego można było kupić za dolara. Ja Rusta kupiłem za dolara. Last Epoch też był projektem cały czas rozwijanym. Zagłada! DayZ przecież się zwinęło, kurwa, totalnie i już chyba nawet nie istnieje, nie? To tak... Z tym No Man's Sky. Nie wiem, stary, co ci powiedzieć. Wiesz więcej na ten temat. Że nie opłaca się ratować gier. To dlaczego firmy tego nie robią? No, kurwa, jest bardzo mało przykładów gier, które faktycznie zostały odratowane. Bardziej się to ratuje na potrzeby wydania DLC-ka. Tak jakby to nie działa w taki sposób, że... Ja ci dokładnie wytłumaczę, co miałem na myśli. To nie działa w taki sposób, że te gry się totalnie ratuje, totalnie przebudowuje i nagle są fajne. Te gry się trochę łata i te gry się łata z jednego powodu. Cyberpunka po co tak jakby dołatali? Żeby wydać do niego DLC-ka. Diablo też połatają i wydadzą do niego DLC-ka, no nie? Diablo 3 też trochę połatali i wydali do niego DLC-ka. Z WoWem też cały czas udają, że go trochę łatają. Z Falloutem 76 nie wiem, kurwa, nie ogrywałem nigdy Fallouta 76. Słyszałem, że jest trochę naprawiony, ale czy my mówimy tutaj o dołataniu Fallouta 76 do momentu, w którym jest fajną grą? Czy mówimy, że jest dołatany do momentu, w którym nie jest gównem totalnym? To też jest bardzo dobry argument. Cyberpunka połatali, bo Cyberpunka z PS Store'a totalnie wyjebali. Fallout był 2 na 10, jest 4 na 10. No właśnie. Ma mniej bugów na premierę, ale nadal się pałe. I dlatego i tak wygląda łatanie tych gier. No No Man's Sky, kurwa, no ja go nie ogrywałem, ale słyszałem, pamiętam jak on wychodził, bo ja w ogóle wtedy pracowałem w retailu gier. I pamiętam jak był dużą premierą i jaką czkawką No Man's Sky się odbił wtedy, no nie? Ja się zgadzam, że powinny być przedmioty, które można wyfarmić, ale też mogłyby się przydarzyć od czasu do czasu takie, które wypadają totalnie przypadkowo, niezależnie od tego, ile godzin poświęcisz na to. Bo to jest pewien taki smaczek, który w moim mniemaniu ma urok. Wiecie co, odnieśli się do craftingu. Powiedzieli, że crafting obecnie jest zbyt drogi, że mają zamiar sprawić, aby był trochę tańszy i mają dać nam w przyszłości niedługiej, zobaczymy co to będzie znaczyło, więcej sposobów craftingu, więcej sposobów wchodzenia w interakcje z przedmiotami. Myślę, że nikogo to nie dziwi. Pytanie, czy to będzie jakiś fajny, bogaty crafting, czy nie.
I kiedy? No to zobaczymy, bo nie chcieli... Notujcie moje słowa, widzowie. W Diablo 4 nigdy nie będzie konkretnego craftingu. Nigdy. Jak myślicie o craftingu rzędu PoE, to nigdy nie będzie takiego craftingu. Oni przekleją rzeczy, które były w Diablo 3 i to nazwą craftingiem. Naprawdę. No, ja nie wierzę, że oni tu dodadzą bencha jak z PoE, gdzie będziesz tworzył przedmioty, gdzie będziesz używał starych reagentów, bla bla bla, że będziesz korzystał z innych baz, żeby tworzyć nowe przedmioty. Nie. Wchodzić w detale. Odnieśli się też do tego, że bardzo wiele zmian czeka nas w przyszłych sezonach, więc takie rzeczy właśnie jak ten nowy endgame i leaderboardy i sztaby i osobne miejsce na gemy w inwentory i rework resistów, żeby działały w końcu, bo nadal są zbugowane. To wszystko doczekamy się w drugim sezonie, w trzecim sezonie, czyli dużo rzeczy będzie dopiero w przyszłości. Twórcy odnieśli się też do głównych zasad, które przyświecają ich designowi i za taki jeden z najważniejszych ze wszystkich, za taką absolutną topkę, powiedzieli, że jest to, aby każda klasa miała sporo działających buildów, żeby każdą klasą można było grać na bardzo różne sposoby, że to jest ich ogromny priorytet, dać ludziom jak najwięcej wyborów. I tuż po tym, jak... No jest dyskusyjna kwestia, czy to jest wyborem. Bo ja też jestem za tym, i pewnie każdy z nas jest za tym, żeby każda klasa miała kilka różnych sposobów na to, żeby nią grać. I to jest spoko i bardzo bym chciał, żeby tak było. Natomiast sposób, w jaki budujemy postać w Diablo 4, staje się problematyczna po osiągnięciu jakiegoś tam poziomu, bo jeżeli zdecydujesz się na jakiś build i od 50 do 100 poziomu nad tym buildem pracujesz i gromadzisz przedmioty pod ten build, robisz paragony, chociaż paragony są mniejszym problemem, ale przede wszystkim gromadzisz przedmioty. A w związku z tym, że nie masz dużo miejsca w staszach, to nie jesteś w stanie sobie pozwolić na gromadzenie przedmiotów więcej niż do jednego, dwóch buildów. Nawet nie powiedziałbym, nawet możesz gromadzić do jednego buildu na sobie, natomiast myślenie o statystykach a propos innego buildu, kiedy nie możesz tego przetestować, jest... Więc generalnie budujesz postać na jednym buildzie i ja już gdzieś tam policzyłem sobie, że zamiast płacić za respekt totalny i szukanie nowego sprzętu, wolę stworzyć inną postać, dokładnie taką samą, która pójdzie innym buildem. Więc wydaje mi się, że w pewnym momencie koszt respeku jest zbyt duży. To miejsce, w którym trzymasz przedmioty dla ewentualnie innego... Ale to nie chodzi o koszt respeku w Goldzie. Chodzi o koszt respeku, gdzie ty musisz zainwestować odpowiednią ilość czasu to, żeby stworzyć inny build w formule gry, gdzie wszystko się skaluje z tobą. Więc załóżmy w innej grze, jeżeli stwierdzasz, kurwa, ja bym sobie pograł trochę innym buildem, cofnę się kilka lokacji wcześniej, po farmie tym innym buildem już od razu rzeczy się nauczy grać, to w Diablo 4 tego nie możesz zrobić, bo jeżeli switchniesz się na inny build, który będzie gorszy dlatego, że nie masz do niego odpowiednich itemów, to nie będziesz w stanie grać tym buildem od razu. No nie będziesz w stanie tego robić, bo świat będzie zeskalowany pod siebie, nie? Innej specjalizacji jest nieosiągalne. Więc rezultat jest taki, że no teoretycznie fajnie, że myślą o tym, żeby było dużo wyborów i dużo sposobów na budowanie postaci i granie jedną postacią, natomiast nie ma za bardzo miejsca w grze, żeby to było do wykonania. Musiałbyś tworzyć po prostu kolejne postacie. I to nadal jest to do pewnego stopnia ok. Natomiast chciałbym, żeby w ramach jednej postaci Blizzard jakieś narzędzia wrzucił do gry, które pozwalają dosyć płynnie przechodzić między jednym buildem a drugim i gromadzić przedmioty dla jednego builda i drugiego. To powiedzieli, stwierdzili, słuchajcie, mechanika odsłonięcia, czyli tak zwana mechanika vulnerable, jest trochę źle zaprojektowana, vulnerable. Faktycznie zgadzamy się, bo każdy build, każda klasa postaci, niezależnie w jaki sposób ją gramy, musi korzystać z odsłonięcia, bo to jest tak OP, tak bardzo pomnaża nasze obrażenia trzykrotnie. Trzykrotnie pomnaża obrażenia? To nawet nie wiedziałem. Myślałem, że odsłonięcie zwiększa obrażenia o 20%. Być może w podstawie, tak? A może w jakichś tam bardziej zaawansowanych mechanikach bardziej. No nie znam tego. Znaczy jakby znam ten mechanizm bardzo dobrze na tym takim early game'owym i tam mid game'owym, powiedzmy, poziomie. Natomiast na end game'owym nie wiem. Staram się korzystać. Jak ktoś nie wie, o co chodzi, się nakładają różne przeliczniki na siebie. Wystać z odsłonięcia, bo faktycznie jest to dosyć przydatne. Widzieli to, przyznali, że to dlaczego znerfili vulnerability, ale powiedzieli, no już niedługo je zbufujemy. Ja się zastanawiam, czy ja zwariowałem, czy oni, czy o co chodzi. To znaczy, to w jaki sposób ja to rozumiem, że jeśli doszli do wniosku, że vulnerability jest fatalną mechaniką, źle zaprojektowaną, sami doszli do tych wniosków, która psuje, że tak powiem, wybór graczy, bo gracze są zmuszeni w 100% postaci do osiągania vulnerability, do kładzenia statusu odsłoniętego na przeciwników, no to chyba logicznym jest wycofać się z tej mechaniki. Tu się dzieje coś dziwnego, że oni stwierdzają, że to jest błąd,
ale nic z tym w sumie nie robią. I to wiąże się, tak szczerze mówiąc, z też głównym problemem tego patcha. No to jest tak jak w psychologii. Jakby najważniejsza kwestia to jest zdiagnozowanie swojego własnego problemu. Natomiast rozwiązanie tego problemu jest dużo bardziej problematyczne. Wydaje mi się, że ta mechanika jest tak bardzo wszyta w całą grę, że ciężko będzie to zmienić. Być może to, o czym mówicie, czego ja sam nie poznałem, ale to wielokrotne zwiększanie obrażeń, nie że tam 20%, tylko 100%, czyli że można to przemnażać i że to na tym się robi największy damage, że to jest jakieś nadużycie tej mechaniki. I to na pewno będzie wymagało trochę wysiłku, więc to... Rok chyba mojego streama wczoraj, czy tam przedwczoraj oglądał, jak gadaliśmy o tym, bo Giga sobie rzeczy gada teraz. Nie? Też, no, nie powiedział tego konkretnie, ale powiedział, że problem chyba leży stricte w mechanice, jej podstawowym działaniu, że pozwala ci na robienie tego i że to nie jest kwestia liczbowa, a mechaniki same w sobie. Jakby po raz kolejny chciałbym, żeby te zmiany były jak najszybciej wprowadzane. Zakładam, że nie jest to takie proste. Cały czas chcę wierzyć, że brak tych zmian, które poprawiłyby grę, wynikają z potrzeby czasu niż z niechęci deweloperów. No może jest taka naiwna moja wiara, może powinniśmy uznać, że deweloperzy Diablo 4 są do niczego i nie chce im się pracować i nikt im nie płaci wystarczająco dużo i nie będą wkładali serca w tę grę, ale przy takim myśleniu to można właściwie Diablo 4 wyrzucić do śmietnika już teraz, więc wolę to myśleć. Dobrze powiedział Rok. Kurwa, no znowu plus jeden Rok, nie? Giga dobrze Rok powiedział. Myślenie, że by chcieli, ale nie starcza im czasu. Co oni próbowali rozwiązać, ale bardzo niestety, nieudany sposób. To znaczy Blizzardowi zależało, z tego co mówili, na tym, aby gracze mniej inwestowali w cooldown reduction i mniej inwestowali w vulnerability, żeby inne statystyki też były bardziej interesujące przez to. Tylko, że w sposób, w jaki to zrobili, to nadal cooldown reduction i vulnerability nadal są najważniejszymi statystykami. Więc jedyne, co osiągnęli, to że gracze nadal chcą te same statystyki, tylko mają ich po prostu mniej. Tak... No, to jest najbardziej gówniany pomysł. W najprostszy możliwy sposób to rozwiązali, czyli nie rozwiązali. To znaczy nadal to są statystyki, które są potrzebne, ale trudniej je osiągnąć niż wcześniej. Czyli utrudnili gameplay zamiast rozwiązać problem. Więc mam nadzieję, że szybko sami to zauważą i podejmą jakieś bardziej konkretne, drastyczne kroki, lepiej przemyślane, takie, które faktycznie wywiązują się z tego, co powiedzieli, że próbują zrobić. No, chuja tam zauważą. Wiecie, czemu nie zauważą? Bo oni są tak... Rakowa dołącza do Roku. Piotrek wciąga kopium, gada, że to może być Rok. Prawdziwy, kurwa, Sigma Maja, chuja tam zauważył. Tak zasypani informacjami i taki mają jakby feedback od community jest tak ogromny i tak szeroki, że tego się nie da wyłuskać. Chyba żebyśmy doszli do takiej idealnej sytuacji, że cały feedback community byłby dokładnie taki sam. To znaczy, że byśmy byli solidarni, jeżeli chodzi o zmiany. Ja nie wiem, jak do końca to wygląda z perspektywy community. Czy wszystkie nasze sugestie jako graczy są dokładnie te same? To znaczy, czy wszyscy mówią dokładnie to samo? Jeżeli wszyscy mówią dokładnie to samo, no to jest szansa, że do nich dotrze, ale z reguły to różnie bywa, nie? Jakby żeśmy, to nie jest żadne odkrycie, że co człowiek to opinia. I nie jestem do końca pewny, czy stanowisko community jest wspólne. Ale może w tym zakresie jest, dobrze by było. Bo obecne zmiany są słabo przemyślane, najzwyczajniej w świecie. Z takich rzeczy całkiem fajnych, co myślę, że większość z nas się w sumie tego spodziewała, powiedzieli, że zdają sobie sprawę, że bossy, które są w kampanii, niektóre no, nawet fajne, takie jak Andari... Do tego logo Diablo 4 to się powinno kurwa X dorobić, żeby było XD. Ja mam wrażenie, że traktujesz je jako jakieś małe studio indie, które zrobiło swoją pierwszą grę, a mówimy o Blizzardzie. A ja mam w dupie, to nie jest Blizzard. To nie jest ten Blizzard, który pracował lata temu, to nie jest ten Blizzard, którego ja znam praktycznie od moich... Kurwa, co jest? Ja se normalnie buty nie, a Rok się tu w Blizzarda pierdala w tle. Młodszych lat grania w gry. Czy my właśnie zmieniliśmy rzeczywistość, w której to ja siedzę i spokojnie sobie oglądam materiał i słucham tego, co się dzieje, a Rok krytykuje? Czy te dwie alternatywne linie czasu,
właśnie płynęły do góry, się przycięły i niestety wskoczyłem do błędnego wagonika. Czy moje życie się zmieni teraz o 180 stopni? Czy zaraz zejdę na dół, okaże się, że mam syna, córkę i żonę? Kurwa. To są zupełnie inni ludzie. To jest zupełnie nowa ekipa i oni nie mają zielonego pojęcia, jak zrobić Diablo 4, dlatego że lata temu Diablo 2 ktoś zrobił inny. Ja ich nie traktuję jako studio indie. Ja wiem, że to jest ogromna firma, ale to nie jest tak, że mają lekcje z przeszłości. To są inni ludzie. Ja bym chciał, żeby oni mieli doświadczenia, tylko że ci ludzie z doświadczeniami to już sobie poszli gdzie indziej, bo Activision to jest gówniany wydawca. Ludzie, którzy mieli jakieś wyjście, to zrezygnowali z pracy w Blizzardzie. To nie są ci sami ludzie. Ten ziomek, co tu siedzi, tu siedzi, to nie są ci ludzie, którzy siedzieli przy Diablo 1, 2, 3, ale a jeżeli nawet... I teraz to, co Rok mówi, kurwa, to jest gigasensowne, serio, że na Blizzarda się patrzy z perspektywy firmy, która powinna mieć doświadczenie. No nie? I że ci ludzie, którzy mieli to doświadczenie w Blizzardzie, już tam nie pracują. I tak jest prawda. Ale gdzie leży problem? W systemie rekrutacji do Blizzarda. Ponieważ ci ludzie, którzy obecnie pracują nad tymi grami, powinni znać się na tych grach komputerowych. Bo tam się powinno zatrudnić takie osoby jak Piotrka na przykład. To on powinien siedzieć i myśleć, co zrobić w tej grze. A nie brać jakiegoś, kurwa, randomowego typa, co se skończył stary marketing na Harvardzie, no nie? Albo chopie zarządzanie w korporacjach, albo, nie wiem, human resources, czy inne gówno. Ma dyplom danej uczelni, tylko że on tak... Jak miał 18 lat, skończył high schoola, poszedł sobie do koledżu, po koledżu sobie zrobił jeszcze dodatkowe jakieś szkolenie, miał 26 lat, no nie, skończył studia wyższe, ma skończoną dobrą, prestiżową uczelnię, co robi po takiej uczelni, zatrudnia się w firmie, w której kurwa parzy kawę, wali lachę szefowi cały czas, no nie, liże dupę każdemu, komu jak może w korporacji, uczy się, jak obsługiwać, kurwa, nie wiem, stary, Jira, Overflowa, bla, bla, bla i jakieś, kurwa, różne takie systemy do komunikacji wewnętrznej. On ma 35 lat, zatrudnia się po 10 latach pracy w Blizzardzie, bo kiedyś grał w gry komputerowe, tylko że on w gry komputerowe grał 15 lat temu. Co z tego, że on ma doświadczenie w pracowaniu w firmie, która robi gry komputerowe? Jak tam nie ma żadnej osoby, która gra w gry komputerowe, wiecie, o co mi chodzi? Ja mam wrażenie bardzo duże, że tworzenie odpowiedniego produktu, i nie mam pojęcia, czy tak jest, nie potwierdzę wam tego, możecie się z tym nie zgodzić, ale mam bardzo duże wrażenie, że tworzenie dobrego produktu gry komputerowej polega na, i zaraz zobaczę naraz, polega na odpowiednim bilansie osób, które są w stanie skorporyzować twój projekt oraz tak jakby nadać mu odpowiednie ramy oraz odpowiedniej grupie osób, które ma to totalnie w dupie, jest graczami z krwi i kości. Naprawdę, mam takie wrażenie. I ja na przykład jak streamuję, to ja się kieruję dokładnie tym samym. Bo wyobraźcie sobie teraz streamera, który staje się totalnym służbistą i dla niego najważniejszym celem jest kręcenie liczby i on się zatraca tylko i wyłącznie w tym, żeby być zahajpowanym najbardziej na robienie jak największych wyświetleń, jak najbardziej krzykliwych tematów, jak największej ilości pieniędzy i zatraca ten personalny pierwiastek robienia tego, na czym mu zależy. Czy ten jego content będzie dalej ciekawy? Nie, ponieważ on w pewnym momencie zaczyna się zajmować rzeczami, które nie były dla niego u podstawy ciekawe. Ale z drugiej strony, jak przegniesz pałkę za bardzo i zaczniesz se streamować tak, jakbyś se chciał po prostu streamować, no to nagle stwierdzisz, ach, chuj tam, nie? Dzisiaj se nie robię streama, bo mi się nie chce. Jutro też nie robisz, nie? I nagle streamujesz raz w tygodniu. I nie masz tego odpowiedniego szyku nadanego. I wydaje mi się, że to jest bardzo, ale to bardzo istotne, żeby tworząc takie produkty, które są powiązane z hobby, ja wiem, że tu nawiązałem do streamowania i do gier komputerowych naraz, ale ja to dlatego łączę w jedno w tej wypowiedzi, bo to są nadal rzeczy, które są powiązane z tym, co ludzie robili w wolnym czasie, czyli z hobby twoim. Jeżeli twoje hobby stanie się pracą, to nie będzie twoim hobby. Czajcie, o co chodzi? Gówniarze palą ziele? No to kurwa. Jezu, Amanda, jesteś dorosłym człowiekiem. Idź im zajeb i sami spalimy. Zara, kurwa, idę i ten. Co wy tu palicie?
Jesteś dorosłym człowiekiem, sąsiadem, idź i skonfiskuj. Zara tam idę, widzowie, nie? Nie czujesz? Nie, a gdzie oni to palą? Z przodu czy z tyłu? Idę zaraz zobaczyć. Zara, kurwa, dzwonię. Nie wiem, widzowie, ja mam to chyba jakiś albański katar ma, bo ja nic nie czuję. Pracowali w Blizzardzie, to na innych stanowiskach robili inne rzeczy i to nie jest tak, że to jest ekipa z historią i siedzą od 40 lat i klepią to Diablo, nie? To nie ma o czym mówić. W ogóle liczenie na to, że to są ludzie z doświadczeniami sprzed wielu lat, to jest naiwne myślenie. Są tylko w kampanii i fajnie byłoby wykorzystać je gdzieś indziej, więc odnieśli się, że są jak najbardziej otwarci na to i żeby się można było pewnie spodziewać prędzej czy później udostępnienia ich w jakimś innym aspekcie gry. Być może na przykład właśnie zawalczymy z Uber Andariel czy coś innego. Mam nadzieję, byłoby fajnie. Odnieśli się też do defensywy graczy, powiedzieli, że przesadzili generalnie z nerfami, że niektórych rzeczy możemy się spodziewać buffów, ale że przede wszystkim przeżywalność graczy mają zamiar zbuffować poprzez obniżenie obrażeń niektórym typom przeciwników. Oni mają dane, które typy przeciwników są najbardziej zabójcze. Kurwa, jak mówią, są nawet zdziwieni, że okazało się, że niektóre typy przeciwników zabiją graczy dużo częściej niż by się spodziewali. Niektóre typy przeciwników... W ogóle jak patrzę na... To będzie kontrowersyjna opinia, nie chcę nikogo obrazić, nie? Tutaj. Mam nadzieję, że to nie jest prawda. To znaczy moje spostrzeżenia są takie. I w Ubisoftie, i w Blizzardzie. Mam wrażenie, że wszyscy ludzie, których wypieprzyli za molestowanie, to byli jedni ludzie, którzy potrafili robić gry. I zaczyna się pojawiać w mojej głowie jakiś związek między robieniem dobrych gier a molestowaniem. I mam nadzieję, że to jest chybione spostrzeżenie, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, bo to tworzy bardzo niewłaściwy obraz ludzi, którzy pracują przy grach. Więc mam nadzieję, że to jest błędny wniosek. Kompletnie. Przeciwników, które są najbardziej zabójcze, po prostu zostaną lekko stemperowane, żeby graczy najzwyczajniej nie one-shotować. Ewidentnie powiedzieli też, że nie podoba im się do końca to, jak czasem gracz może tracić kontrolę nad postacią na wiele, wiele sekund i po prostu zginąć podczas takiego tak zwanego CC chaina, czyli skombowanych paru ataków odbierających nam właśnie kontrolę nad postacią. Tak więc nie, to oczywiście jest tak pół żartem, pół serio, tak trochę z mrugnięciem okiem, bo teraz należałoby, jakby idąc tym tokiem rozumienia, to za każdym razem jak deweloper wyda dobrą grę, to trzeba by przeprowadzić tam śledztwo w sprawie ewentualnego molestowania, nie? To nie jest, nie stawiam między jednym a drugim znaku równości, żebyśmy się dobrze zrozumieli. To jest żart, może niesmaczny, ale wszyscy dobrze wiecie, gdzie jesteście. Podsumować nasze spotkanie. Kurwa, to mnie przeraża, wiecie, w internecie dzisiejszym, że nawet z żartu się trzeba wytłumaczyć potem finalnie. Śmieszny żart, mnie rozśmieszył ten żart, kurwa. Ich celem było to, by każda klasa posiadała sporo buildów na każdą z nich. Czy im się udało? Zobaczmy na D4 Armory. Czy każda czarodziejka gra te same 4 skille? Oj, no niestety tak. Ich celem było, żeby nowe itemy były ekscytujące. Czy im się udało? No niestety nie. Wprowadzili 6 nowych unikatów, z czego większość albo jest nie do znalezienia, albo jest mega słaba. To jest jeden z dużych problemów w ogóle patrzeniem na design postaci w grach. Że jeżeli chcesz, żeby ludzie szukali innych rozwiązań, to nie możesz nerfić tych dobrych, tylko musisz wzmacniać te słabe. Ale Nie wiem, kurwa. Czy Rok te wcześniejsze materiały to tak celowo przymykał oczy pod publiczkę i teraz gada z sensem i ogólnie Rok czai wszystko? No przecież on... Łatwiej jest znerfić, bo jak coś jest, ludzie za często używają, nie wiem, Frostbolta, tak totalnie przez przypadek to nie ma żadnego znaczenia, no to znerfimy Frostbolta. No nie, no trzeba Firebolta wzmocnić, czy coś. No, a tylko... Ale wydaje mi się, że to nerfienie jest najprostszym możliwym rozwiązaniem, ponieważ najczęściej jest stosowane. Jeżeli gracze pędzą za marchewką, to zamiast dostarczyć im drugą marchewkę, to zabieramy im tą pierwszą. I to nie jest dobry design, ale on jest stosowany nagminnie w całej masie gier. On był w WoWie stosowany, tutaj widzę, że w LoLu jest taki stosowany, więc zaczynam się zastanawiać,
czy to nie jest jakaś uniwersalna rzecz, która jest stosowana nagminnie, ponieważ inne rozwiązania nie działają. Cholera wie, chciałbym, żeby gry były projektowane tak, że jeżeli coś jest za dobre, to projektujemy coś innego, co jest równie dobre, dzięki czemu jest bardziej atrakcyjne. Ale z drugiej strony wiemy, że żyjemy w świecie tego min-maksowania, więc nawet jeżeli coś wzmocnisz, to zaraz ktoś w internecie to napisze i wszyscy pójdą tą nową ścieżką. Więc tak długo, jak będziemy szukali odpowiedzi w internecie, no to będziemy raczej szukali najlepszych możliwych rozwiązań. No ale z drugiej strony chyba jest tak, że topka graczy, którzy są na tej drabince na samej górze, to oni wszyscy będą jechali według tego samego buildu, bo zawsze jest ten jeden... Ja bym powiedział, że jest trochę inaczej. Generalnie jest tak, że ludzie, którzy piszą te poradniki, z których większość osób korzysta, bardzo często są błędne i mają rzeczy jeszcze do zminmaksowania, a dwa, wiecie co jest problemem drugiego, że gry komputerowe są jak szachy. I co odróżnia dobrego szachista od wybitnego szachisty? Wybitny szachista potrafi dokonywać niekonwencjonalnych ruchów i to sprawia, że jest wybitnym szachistą. No bo patrz, ja wam to na przykład piszę tak. Hammerdin, Diablo 2 Resurrected. Max roll. Weźmy na Hammerdina z... Kurwa, nawet go nie ma. Ta strona w ogóle istnieje jeszcze? Max Roll. Wchodzimy w Max Rolla, wchodzimy sobie w Diablo 2, wchodzimy sobie w buildy, wchodzimy sobie w Paladina, pokaż. Paladin, Smite Paladin, Blessed Hammer Paladin. No i teraz zobaczmy, czy na przykład ten build jest idealny. Widzowie, co on ma? Zaraz zobaczymy. Oto, dobry wybór. Shaco System. Czy Shaco System to jest dobry wybór? Chat. No, uwaga, let's go. Co myślicie? Czy są tu jakieś diablo świry? Co myślicie na temat Ista w Shaco? To jest idiotyczny wybór. Wiecie, jaka jest różnica wsadzenia Ista do Shaco? Że jak wsadzisz Perfect Topaz, daje ci 24 MF-a, a jak wsadzisz Ista, daje ci 25 MF-a. To jest 1 MF-a różnicy. Zużywanie resursa na wsadzenie Ista do Shaco jest idiotyczne. Co mamy dalej? Mara, Enigma, Spirit, bardzo dobrze. War Travelersy, Ring 10 FCR-a, bardzo dobrze. Ring na 40 MF-a. Mage Fisty, Arachnid Mesh. No i co jest, widzowie, nie tak? Po chuj ci Ring przy Enigmie, Shaco i War Travelersach na w ogóle jeszcze z czarmami MF-a na 40 MF-a. Co zazwyczaj farmisz Paladynem? CS-a. Ja wiem, że teraz są terrorzony, ale to jest poradnik chyba jeszcze sprzed terrorzonów, no nie? Bo pamiętam, że on miał taki błąd. Po co ci dodatkowe 40 MF-a? Nie jest ci potrzebne. A co ci daje... Dwarf Star? Całkowitą odporność na ogień. On sprawia, że ogień przy twoich resach, które masz na Paladynie, zaczyna cię leczyć. Idąc hammerem, którego dajesz ostatnie punkty. Aha, dobra, to jest w ogóle shield wymaksowane, no to też jest totalnie bez sensu. Idąc hammerem, którym dajesz ostatnie punkty w Resist Lightning, sprawia, że na dwa najważniejsze żywioły w Resist Lightning wrzucisz prawdopodobnie 19 punktów. Dokładnie. Daj mi nawet na to, żebyś wsadził 18, no nie? To masz plus 9 resa na Lightning, masz 84 na Lightning, masz 75 na Fire'a i masz jeszcze Fire Absorba, nie? No i na przykład ten build, moim zdaniem, to nie jest zminmaksowany build. Można go zrobić lepiej. No nie? Weźmy na przykład na WoW, Nax, DK, DPS, Beast List. I zobaczmy teraz tak. Phase 1, proszę bardzo. Phase 1. Jaki jest problem z... Kto gra w WoWa chat? Jaki jest problem z bizlistą? Kurwa. Poprawione. Już nie jest ten problem. Problem był na przykład taki, że przy tworzeniu tego rankingu najlepszą bronią w pierwszej fazie Naxxramasu dla Death Knighta w WoWie była broń dla tanka. Bo miała najwyższy item level i to się najlepiej przeliczało. Wiecie, co zrobił koleś, tworząc tą listę?
specjalnie nie napisał, że najlepszą bronią jest gra do tanka, żeby ludzie nie byli greedy i nie zabierali tanką przedmiotów, które oni potrzebują. I jeżeli w momencie, w którym Votlk, w sensie pierwsza faza Votlka była najwyżej, to tu nie miałeś odpowiedniego itemu podpisanego jako najlepszy. Bo był inny, lepszy przedmiot w grze, ale właśnie na potrzeby tego, żeby ludzie nie mieli świadomości, co jest najlepsze i nie pchali się jak muchy do tego, to zostało zmienione. I w dużej ilości gier podejmuje się takie decyzje. Więc czy te buildy z neta zawsze są idealne? Nie, one praktycznie nie są idealne. Uniwersalnie najlepszy i to się nie zmieni. Bo nowe moce, na przykład, które... To wam też powiem coś ciekawego. Ja kiedyś na YouTube'a nagrałem taki materiał. To jest poradnik Siad do... Sternia! Czy jesteście gotowi na najgorsze? Kurwa, ja się sam wystraszyłem. Nagrałem kiedyś na kanał taki poradnik do Hammerdina, nie? Jak lubicie Diablo 2, giga polecam go zobaczyć. To jest poradnik, który zrobiłem z topowym graczem, w sensie z topowym speedrunnerem Diablo 2, bokserem Kabaty. I tutaj usiadłem do wyliczania takich rzeczy w Paladynie, że jak zacząłem potem o tym gadać z bokserem, to ja mówię, kurwa mać, Jezu, przecież nikt normalny by tego nie zrobił, patrzcie na to. 30 poziom Paladyna, stary, nie masz Sacred Shielda danego, czemu? I oglądajcie ten materiał, to się dowiecie, dlaczego się podejmuje takie decyzje, gdzie coś, co ci się kiedyś wydawało no-brainerem, nagle nie jest no-brainerem, no nie? Bo te rzeczy się optymalizuje i na tym polegają gry komputerowe. To jest giga fajne. I tutaj macie no, wszystko w tym materiale i na przykład możecie to sobie stestować i zobaczyć, jak to, co wam się wydawało, że jest dobre, wcale nie do końca będzie dobre, nie? Część jest fajna, ale raczej nie wprowadza nowych sposobów grania postaciami. Ich trzecim celem było ciągłe rozwijanie endgame'u. Czy sezon pierwszy to zrobił? W minimalnym stopniu. Dodali jednego bossa i w zasadzie to by było na tyle. I ostatni cel, make the game more fun for players. Pozostawię wam z tym, żebyście mogli ocenić sami. Co ja... Tak, to jest słuszna uwaga na czacie, że kiedy buffujesz jakąś mechanikę, to bardzo łatwo sprawić, że ona w dłuższej w perspektywie będzie OP. Można coś przegapić. Natomiast jak coś nerfisz, no to najwyżej będzie słabiej i nie będzie jakichś strasznych konsekwencji, ludzie sobie poszukają innego rozwiązania. Więc tak, zgadzam się z tym, że najwyraźniej to rozwiązanie, które stosowane jest nagminnie w wielu grach, wynika z tego, że błąd podczas nerfienia nie ma takich drastycznych konsekwencji jak błąd podczas buffowania. I buffowanie wymaga znacznie więcej wysiłku niż nerfienie. Więc to jest taka leniwa ścieżka, ale czasami lenistwo nie wynika z tego, że się nie chce, tylko wynika z tego, że nie starcza czasu na przetestowanie innych rozwiązań. Nie usprawiedliwiam, po raz kolejny mówię, tylko jest jak jest. Ja tym sądzę, tak szczerze, ja wierzę tym tutaj ziomeczkom, że oni chcą zrobić produkt dobry. Znam osoby z branży growej, znam osoby pracujące w dużych firmach, wiem jak może być. Może są przyciśnięci przez jakieś decyzje debili w garniakach. Słuchajcie, musicie wyprowadzić to szybciej w stanie niedopracowanym, bo tak, bo wtedy się będą cyfry zgadzać. Czy jest tak? Myślę, że na pewno. Czy deweloperzy we wszystkim wiedzą, co robią? Myślę, że nie, że jest tam pewne problemy. To jest bardzo ludzki punkt widzenia. Piotrek, tak? Jeszcze sobie sprawdzę. Piotrek ma bardzo, bardzo spokojne podejście do tego, że no są ludzie i są szefowie i wiadomo, że to jest... Ogólnie się przyjęło, że Bobby Kotick jest znienawidzony, nie? Znienawidzony jest przez graczy i on też się już z tym pogodził, pewnie dolarami podciera sobie łzy, w sensie tyłek pewnie też. I on się pogodził z tym faktem, taka jest jego praca. Natomiast wszyscy wiedzą, że Bobby'ego Kotika nie ma co atakować, bo to nie ma żadnego sensu, to jakbyś rzucał kamieniami w ścianę. Więc się skupiają swoją nienawiść na tych ludziach, którzy tworzą tę grę. I no, nienawiść nigdy nie jest uzasadniona, to jest zawsze niedobrze, nie? Ale no wiadomo, że najbardziej po głowach... To nie jest nienawiść, to jest krytyka produktu, nikt tych typów stary nie nienawidzi. Wydali chujowy produkt i tyle. Dostają ci tutaj, bo Bobby'ego Kotika nic nie rusza. I to trochę jest... No to nie Bobby Kotick im kazał znerfić Sorkę, no to nie Bobby Kotick powiedział, że stary... Wprowadźcie chujowy pierwszy sezon i zróbcie patch balansujący grę,
ale totalnie to zjebcie, żeby lepiej się nam to sprzedawało. No nie, no sorry, guys, tak nie było, no. Czy jakakolwiek decyzja biznesowa mogłaby przemówić za tym, że typy wprowadzili idiotyczny balans do gry? No, błagam, wytłumacz mi to ktoś. No, wytłumaczcie mi, jaka decyzja biznesowa by za tym stała. No nie, no to jest tłumaczenie niekompetentnych ludzi, że a, jemu tak pewnie szef kazał. Nieprzyjemna sytuacja. Ja też... A tatuś kocha, tylko alkohol przez niego przemawia. Wierzę, że ci ludzie, którzy robią tę grę, chcą ją zrobić jak najlepiej. I nie jest to łatwe, bo w ogóle zrobienie dobrej gry nie jest łatwe, bo wszyscy o tym wiemy, że wychodzi mnóstwo gier i nawet takie, które są robione z pasją, nie zawsze są dobre. Więc zrobienie dobrej gry nie jest łatwe. Wiedzieć, co zmienić w grze, żeby było dobrze, też nie jest łatwe. To jest też takie trochę błądzenie po omacku. Zmieniamy trochę tutaj, zobaczymy, co się będzie działo. Zmieniamy trochę tutaj, zobaczymy, co się będzie działo. Ten patch, który wprowadzili, no to najwyraźniej nie był najlepszy możliwy pomysł. Jedyna rzecz, która mnie tak naprawdę niepokoi tutaj, to idea, która stoi za tymi zmianami, jest bardzo nieprzyjemna, bo ta idea sprowadza się do... To jest, oni im zadawali pytania w Q&A-u i oni nie potrafili odpowiedzieć na to. Tak jakby tutaj nie ma logiki stojącej za tymi zmianami, oni nie potrafią odpowiedzieć na te pytania. Pogarszania jakości gameplayu w wielu aspektach i to jest bardzo zły ruch i to jest coś, co oni powinni wiedzieć. Pytanie, czy wiedzieli to i zrobili to świadomie, czy po prostu szefostwo kazało im wydłużyć czas gry sztucznie i poszukali rozwiązania i nie mogą tego teraz powiedzieć, że no ej, wiemy, że to jest chujowa zmiana, ale szef tam kazał, musieliśmy coś zrobić, no sorry, rozumiecie, że oni tam na górze to myślą tylko o kasie i my musimy robić to, co nam każą, bo nas wywalą z roboty. Więc mam nadzieję, że to jest ta opcja, nie? Że oni nie robią tutaj tego typu zmian świadomie, a jeżeli już robią je świadomie, to może nie dlatego, że nie do końca je przemyśleli. Że ktoś odpowiadający za konceptualizację tych zmian się nie wykazał, ale jednocześnie myślę, że no prawdopodobnie wina i tak leży gdzieś tam przy jakimś chłopie z garniakiem. Bo to jest jednak biznes, a na podsumowanie pokażę wam jeszcze rozmowę ze starym pracownikiem Blizzarda, innym tym razem, który wypowiadał się na temat tego, czy dla Blizzarda jest jeszcze szansa. What do you think the future holds for Blizzard? Is its ship sinking or has the sun not yet set on the Blizzard Empire? Well, Blizzard is dead. It is a corpse. It is a corpse being puppeteered by Activision and Bobby Kotick. And it's going to be used as basically a factory to put the Blizzard stamp on things and stoke nostalgia to get sales. And that's it. Fuck. No, to jest niestety prawda, z którą trudno się nie zgodzić. I to jest prawda, o której ja też mówiłem lata temu. Kurde, jaka jest optymistyczna historia w tym wszystkim, nie? Bo ta informacja no, raczej nie nastrawia optymizmu. I to jest takie smutne podsumowanie tego wszystkiego. Natomiast chciałbym powiedzieć, że dla mnie jedyną nadzieją jest Microsoft i przyjęcie tego Activision Blizzard. Nie dlatego, że Microsoft jest taką wybitną firmą, ale dlatego... Nie, rok chyba mój materiał wygląda bez... ...że jest szansa, że tam nastąpi zmiana, bo Microsoft ma silną potrzebę, żeby robić dobre gry, a nie tylko je spieniężać. To znaczy, nawet jeżeli nadejdzie taki moment, że Microsoft będzie chciał tylko spieniężać gry, to ten moment jeszcze nie nadszedł. Oni są na takim etapie, że Sony w jakości gier ich wyprzedziło znacząco i teraz muszą doścignąć pozycję Sony. Nawet jeżeli, to jest, wiecie, zawsze jest tak niezależnie... Nie czaję gadania o tej pozycji Sony, kurwa, no... Nie ma ani jednej dobrej gry od Sony, która nie jest Bloodborne'em. No przecież oni wydają takie gówna. Ludzie, przestańcie gadać o tym Sony, jakby to było jakieś objawienie. Przecież ich gry są tragiczne, kurwa. Są pozycje dla totalnych dad gamerów, którzy grają z kanapy. Zależnie od tego, jakie produkty robisz dzisiaj, ktoś kiedyś przyjdzie w przyszłości i będzie je starał się spieniężyć za wszelką cenę. Tylko i wyłącznie spieniężyć. Więc to jest naturalna ewolucja firm w branży gier. Tworzą dobre gry, potem przychodzi nowy prezes, nowy marketing i robią, wyciskają z tych gier wszystko, co się da. Wyciskają z tej marki wszystko, co się da, niszcząc tę markę. Więc teraz Microsoft jest na takim etapie, że muszą zacząć tworzyć dobre gry. Na razie im nie wychodzi to za bardzo, patrząc na przykład na Redfalla. Ale to jest, wierzę, że taki jest głęboki ich cel. Nawet jeżeli za ileś tam za lat, za 10-15 będą te gry wyciskali i niszczyli te marki, to teraz jesteśmy na takim etapie, który przynajmniej daje nadzieję. I dla Blizzarda Microsoft jest nadzieją. Czy to się spełni w sensie pozytywnym? Nie wiadomo, nie? Ale można przynajmniej liczyć, że coś pozytywnego się tam wydarzy, ale cholera wie. Czas, proszę państwa, pokaże,
Ja głęboko wierzę, że niezależnie od tego, jak te korporacje będą niszczyć nasze ulubione marki, to ci ludzie, którzy tworzyli te ulubione marki, pod warunkiem, że nie molestowali przy okazji, to będą tworzyć kolejne dobre gry i my je prędzej czy później odnajdziemy i będziemy mieli w co grać. No. I taki jest wniosek, proszę Państwa, na koniec. No i dziękujemy Rok za materiał, bardzo przyjemnie się słuchało. Bardzo przyjemnie słuchało Roka, nie? Dobrze mówił.